Że mu to będzie działać. O kurwa! Należy. 2.15 przesyła 2 zł i 92 grosze. 2.15 grosz więcej od tych biletów. Siema. To źle. Dzięki, byku, dzięki. Siema. Halo. Halo. A ja mam radokę, la 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 la, bo się kolekcjonę, la 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 la. Dzisiaj znów pogolę ją, bo mnie będzie rukał ziom. Dzisiaj znów pogoli się, gładka jest jak CD-ROM. He, he, he. Jasoen wysłał, to ciebie. Dzięki, Jasoen. A chłopasz się po głowie podrapał. Przełączę go, tak. Nie? Nie spierdala. Spierdalaj. O kurwa. Sito bandyto przesyłam was złoty. Ale papa wyglądał przez chwilę. Seta wariacie, duzo zdrowka i sianka. Co jesz? Nie, nie! Tam kocyk był grany. Wiem, że był kocyk grany. Dziękuję za donate'a, byku. Tam był tak zwany walony pod kocykowy. Przyjaciel Piotr przesyła ci 5 złotych i 70 groszy. Witam, witam, panie No, witam cię, człowieku. Witam, witam, człowieku Piotrusiu, dziękujemy bardzo za pieniążka, piątka dla ciebie. Nawet dobra, to jest tylko słodkie. No nie, no dobra, jest w porządku. On ma 13 lat, wiesz? O kurwa, kurwa skipują nas no, te Demil kurwa przesyła 4 złote i 85 Prawda. Groszy. Macie na zagrychę. Pozdrawiam. Dzięki, a dzięki. Mobile to najlepszego. Pozdro. Kurwa, nie chcę mieć tyle lat. Masz bardzo dziwny dźwięk tutaj na słuchawkach, tak normalnie masz? No. Bo ja mam takie wrażenie, jakbyś miał chujowy dźwięk. Nie, bo ja muszę mieć 2 słuchawki, to jest normalnie. Okej. Nie, poza tym będę ci powiem, może powiedzmy jakąś anegdotkę, teraz nas przełączają. Powiedz, w jaki sposób wymyśliliśmy, żeby kobiety nas na rynku nie zaczepiały do nightclubów. A, w ogóle jest tak, we Wrocławiu. Ja o, kurwa. Czekaj, przesyła 9 zł i 70 groszy. Siema, przyjaciele. Ja zadychę, to mówię, spoko. Nie robię jakichś. A, no zapis. To ja tak właśnie robię, takie... Patrz, jak mało łapy w górę jest w ogóle, ja. Kurwy jebane. No to ogólnie tak, no na rynku we Wrocławiu są jakieś 3 albo 4 nightcluby. Striptease, jest kabaret jakiś kurwa koło McDonalda, jest jakiś Parkinson czy Panteon. Coś tak, no, o kurwa. No, coś takiego. Olcia przesyła 2 zł i 91 groszy. Kurwa, Olcia. Wszystkiego najlepszego, Rafał, kiedy wracasz do Lublina, trzeba się spotkać kiedyś na Litewskim. Jutro. Możemy jutro. A ja mam radokę, la 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 la, bo chcę kolekciokę, la 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 la. Dzisiaj znów ogolę ją, bo mnie będzie rukał ziom. Dzisiaj znów ogolisz ją, gładka jest jak CD-ROM. Dziękuję za 5 dyszek, kłaniam się nisko po samym piździsko. Niżej nie mogę, bo zajmie po... A ja mam radokę, la 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 la, bo chcę kolekciokę, la 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 la. Baranek przesyła 48 zł i 50 groszy. Najlepszego Jates chce zobaczyć fotki Widzek D. Tak, ja też, szczerze. Spoko! Czuję. Fotki, jeżeli widzę... Nie, no nie, jak powiem... Czujesz, Aser, czuć mnie? No. No, czuć mnie. Znaczy chyba ciebie nie, ale nieważne. Dobra, tak... Ja się kąpałem przez ostatnie 3 dni, 3 razy. 3 razy kąpałeś? No. Ja 4, bo na siłowni byłem dzisiaj. Ale nie mówię w tym miesiącu. Ja też. Ale jakby co, ten miesiąc ma 5 dni. No właśnie. Nie, ale ogólnie podchodzą laski do ciebie na litewskim, Boże, na rynku tam. Na rynku. I mówią, że do you wanna see... Pussy. Right now in the pussy? No i my mówimy zawsze, że nie, ale mówimy w sposób taki zniechęcający. Na przykład Rafał krzyczy do laski, że ma Bentleya, że on po biednych miejscach nie chodzi. Potem kurwa. Laska do niego podchodzi, bo ona za każdym razem Jarek podchodzi. Cygan przesyła 2 złote i 14 groszy. Hasmuro Karpiranesa. Bre, może twój kumpel będzie chciał ci kupić prezent na urodziny. Naprawdę mamy najlepsze oryginalne perfumy po taniości, takie jak Armani, Calvin Klein. Czemu ten? Bre, zastanów się, wiem, tak daj wolę. Znać, a zostawię kontakt i pamiętaj, mokar ci za ucho bieżącego roku. Dziękuję za pieniążka. Panie... Cyganie. Panie Cyganie. Perfumy nie mam. A ja mam radokę, la 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 la, bo chcę kolekciokę, la 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 la. Dzisiaj znów ogolę ją, bo mnie będzie ruchał ziom. Dzisiaj znów ogolisz ją, gładka jest jak CD-ROM. He, he, he. Nie wiem, co powiedział, bo krzyczaliśmy. A przybij piątkę.
100 lat powiedział tylko. Dziękuję. Hiken przesyła 2 złote i 85 groszy. Ja pierdolę lepiej nie. Biedakiem jestem. Widzimy. Nie, ale ogólnie to tak. To ja zawsze do tej klasy podchodzę, mówię, że mam Bentleya, że jestem milionerem, że po biednych miejscach nie chodzę. I teraz jak już idziemy na drugi, trzeci raz, to Laska podchodzi do mnie i dzień mówi... Dzień dobry, panie milionerze. Dzień dobry, panie milionerze. Może dzisiaj się pan skusi. No, bez ale kitu. Ten. A też poznaliśmy taką Laskę, to zaczęliśmy z nią gadać, gadaliśmy ją przez 30 minut i numer telefonu podała. I numer telefonu to 666. Nie podawaj, kurwa! Ja go zapamiętałam, bo dla mnie to jest fejkowy numer. Dobra, sprawdzamy to? Powiedziała, że się Jessica nazywa. Dobra, może tak, ja zdejmę słuchawkę. Ja... Dobra. Nie, ty nie musisz. Dobra, okej. Okay. Ja powiem, o co chodzi. Podeszła nas laska z klubu i mówi, że ten... Zapraszamy do kabaretu. Ja mówię, że ja mieszkam w tym, w Sky Tower, że ja patrzę na ludzi z góry i nie chodzę po takich miejscach, ale może mi swój numer podać. No i... Podała, jego zdaniem fake, moim nie wiem, moim zdaniem może być fake, bo powiedziała, że ma na mnie Jessica podejrzane. No. Ale zapisałem ją i możemy to sprawdzić. No okej, okay, ja tylko sprawdzę i tylko zapytam, czy działa. Dobra. Nie no, łączę. WhatsAppa albo zwykłe mogę, to co? Zwykłe. Nie, zwykłe. Czy FaceTime? To zwykłe. Ty nie da się. Nie da się, no. Tam na głośno. Tak, słucham? Halo, cześć. Nie wiem, czy kojarzysz po głosie. Nie. No numer mi podałaś na rynku ostatnio. No to nie pamiętam. Nie pamiętasz? A wczoraj byłaś na pana? Nie, XD. No i kolega ze Sky Towera. Aha, no spoko, siema. No spoko, Serio, nie pamiętasz? Aż tak kiepsko? Zapamiętałeś moje mieszkanie, ale mnie już nie? Nie rozpoznaję po głosie, wiesz? Spoko. Ja cię w ogóle nie znam. No, tak nie oglądam YouTube'a, więc nie kojarzę po głosie. No ale nie, to nie, no ale wiesz, no, rozmawialiśmy ze sobą, tak? No ale dobra, nieważne. A to dobrze tobie świadczy, to znaczy, że nikomu innemu numeru nie dałaś, nie skojarzyłaś. Czyli jestem wyjątkowy, to w porządku. To kiedy się umawiamy? Wracamy zaraz. Podjedziemy. A jakby miała chwilę, to się odezwę. Dobra, spoko. To ja bym miała czas, to się odzywa i coś pokombinujemy, bo kolega stwierdził, że to fake numer był, bo jakiś załatwy. No i nie dzwoniłem, bo się speszyłem. No, sprawdziłem. No, sprawdziłem. Spoko, dobra. No to dobra. No pa. Ty, kurwa, nie użyj koła. Mówiłem, że raczej nie. Ale kurwa, no... Dlaczego mówiłem, że to jest fake numer? Bo ona tak, bo ona podała numer i mówi, i wiecie, ten numer to był 666-345-666. No coś takiego, jest, no taki prosty. No że nie dosłownie ten numer, ale wiecie, to był taki numer, jak ja bym miał komuś podać i zapamiętać go 3 sekundy, żeby potem powtórzyć. W razie czego powtórzyć, to ja bym taki numer podał. To prawda. Numer tego typu, no. Coś takiego, tego typu Benz, ale ja mi się zdawało, że to był prawdziwy numer, dlaczego? Bo ja powiedziałem potem, że Laski wrócego to kurwy, no tak spojrzała na mnie, zapytała, ale chyba nie mówisz o mnie. Więc, no było coś takiego. Więc potem stwierdziłem, że ten numer raczej nie jest fajkiem. No, w każdym razie imię też było takie zwodnicze. A ona się Jessica nazywa serio? No nie mam pojęcia, tak mi podała. Wydaje mi się, że z imieniem... No też była taka sytuacja, że ona opowiadała... Masz słuchawkę, że ona opowiadała... Ona ogólnie, że tam pracuje w tym, bo ona właśnie nam tłumaczyła, jak w tym klubie, że tam muszą pod dwie osoby wprowadzić, że są normalni klienci, są gold i są jacyś premium. Gold to są, najgorszym klientem jest Polak. Potem nie dziwne. Wszystko, co jest Europą Zachodnią i powyżej 25 lat, to jest premium, tam jakiś chuj najlepszy. Poniżej 25 roku życia i z tych biedniejszych krajów, nie wiem, jakaś Rumunia, Bułgaria, Ukraina to jest ten medium? Czy jesteśmy gorsi od Ukraińców? Na to wychodzi? No nie wiem. No na to wychodzi. No też tak uważa, że jesteśmy gorsi ogólnie, mam być szczery. No i no ona tam mówiła, że oni muszą 7 godzin pracują czy 8 i ona musi dwóch klientów, nie? Ale naprawdę to jest tak żałosne, że po 30 osób na rynku jest z tych wszystkich klubów. I oni na siebie mówią promotorzy.
No, i generalnie chuja zarabiają. To ja już więcej zarabiam nawet kosząc trawnik, kurwa, staremu. W ogóle pokaż mi mój materac, na którym śpię. Tutaj? No ten. No to obniż trochę kamerkę. Tutaj Rafał śpi. Obniż kamerkę w dół. Pokaż. Ja tu pierdolę. Takie łożysko mam na dole. Ale może się przykryć. Znaczy, nie było miejsca dla mnie, więc takie zrobiliśmy kartony, tam jakieś stare ubrania zarzuciliśmy, no i śpię w takich, no, kontrowersyjnych warunkach, ale myślę, że po dzisiejszym live'ie będę miał pieniądze na wynajem własnego mieszkania i będę żył godniej. W kartonie, nie w kartonie, na kartonach. Teraz zarobiłeś 300 zł. No wiem. No i mieszkanie ile kosztuje? 3,5. No na pewno 3,5. 3,5? Mieszkanie 3,5 tysiąca. W Wrocławiu, no. Drugie tyle hałki. A, na pewno. No 7 koła musisz mieć. Okej, okay, niech ci będzie. A ja już jestem na tak zwanym, że wychodzę. To znaczy? Znaczy, że ty wychodzisz. A. Mało brakuje i dostajesz pismo. Okej. Okay. Z tym dzikiem. Fajnie, ja zobaczę, czy jakaś dziewczyna jest, może jednak przyszła. Wiesz co, jaki jest problem, że te laski mają po 16 lat. A ja mam radochę, la 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 la, bo tego lepciochę, la 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 la. Dzisiaj znów ogoleją, bo nie będzie ruchał ziom. Pana Rafał z powrotem na lepszej platformie streamingowej. Oh yeah. Dziękuję panie Dzilet za wielki powrót w wielkim stylu. Dzięki wielkie byku, piąteczka dla ciebie. Serdecznie dziękuję. Ale nie zamykaj, nie? No tak, tak może być. Czy ja jestem u Nitra, czy Nitro u mnie? Znaczy, żaden z nas nie jest u nikogo, bo w sumie wspólnie żyjemy. Proszę ten. Wspólnie żyjemy. Jakby to co moje to i jego, to co jego to i moje. Dlatego zacząłem chodzić w czapce Gucci na przykład na co dzień. Ja pierdolę. Paniu konia. No. Ja pierdolę, serio. Mi się wydaje, że to ma się spierdoliło. W ogóle musiałem Facebooka podawać, że na to wejść. Nie wiem, czy wszyscy muszą. Kolejny konia walił, kurwa. Tylko nie pokazał łapu, jak było widać, że rusza. Niesamowite to jest. Mocna sprawa, byku. O! 13, zakład? Proszę, zrenderuj się. Kurwa, nie zrenderuje się już. Czy Sandra też jest moja na połowę? Znaczy nie, ogólnie Sandra mnie już kurwia, bo nie wiem, ona mnie ciągle podrywa i to jest mega niezręczne już, serio. Jakby ja jej tłumaczę, że my razem mieszkamy. Nie no, kurwa, serio. Znaczy? No nie wiem, no, dziwnie się czuję z tym, jak ona mnie podrywa, kiedy ty jesteś pokój obok, rozumiesz? Kurwa, serio. Czasami jestem w tym samym. No ale wtedy zachowuję się lepiej, serio, uwierz mi. Nie widzisz, co ona robi. Nie widzę? No, kurwa, nie. To nieźle. Siema. No hej. Nie wierzę. Skipnęła nas? Chyba tak. Może się rozłączyło. Najwidoczniej. Ale jak spotkamy jakąś lasę, która ma więcej 16 lat, to walę konia, przysięgam. Seriusz, a ty nie uważasz, że... Kurwa mać. Kurwa, nie chciałem tego widzieć. Nie uważasz, że trochę jest tak, że od kiedy nam się ulało, to po prostu mamy większy problem? Pamiętasz, co na mieście było, jak po co zaczęliśmy czas powiedzieć? Czemu no tak stękał? Nie wiem. Siema. Czemu skipnąłeś? Właśnie to samo skipuję czasami, serio. No teraz widzisz, nie miałem. Odświeżę to. Nie wiem, pyku, o co chodzi, ale jest ciężko. Jest naprawdę duży problem. Dlatego już chyba... Jaki Józef, ja pierdolę. Siema. Boże. No
No fajne. No i spierdolaj. No ja pierdolę i przeklina takie dziecko, nie? Dobra, weź to. Badę to jest i mówi no i spierdolisz. To ma za 12 lat po głosie. Ja pierdolę, jest źle. Chłop się zapytał, czy mam na awatarze chmurkę ekipy. Ja pierdolę. Chmurkę ekipy i chuj. Nie, nie oszukuj, że nie wiesz. Każdy zna chmurkę. Nie, że ten, chmurkę znam. Tylko to jest frajerska chmura, wiesz? No ja wiem. Podjebali nam pomysł, wiesz? No. Ale Freeze ogólnie tak. Ja kupiłem Brytyjczyka, on kupił Brytyjczyka. Ja chciałem kupić sobie Bengala. On kupił jej Bengala. Co tam? Mówię, zamówiliśmy Pomeraniana, kupił Pomeraniana. A najśmieszniejsze jest to, że dwa koty wypierdolił z domu. No wiem. Kurczę, przypał. Przykro, że koty tak z domu. Ale nie, chmurka lepsza. Tam, kurwa, pizdę, czy cię usadzić? Ja pierdolę. Ej, nie, no przykro, Sergiusz. No przykro. No przykro, że mnie tak zwyzywałeś, ale dobra, wybaczam, bo jesteś Sergi. Ale ja cię nie zwyzywałem, po prostu zapytałem, czy cię usadzić. Na kolankach? Dla ciebie zawsze. Ja pierdolę. Ale serio, wyglądasz na ciepłego. Nie, ty pierwszy mi to mówisz. Ale nie tak po mimice twarzy, po głosie, ale serio, jesteś ten, czy nie? Nie, nie jestem. Ale chyba łatwiej by było być, niż się z tym, niż to negować. No to zostań. No to zostań. Przyjmij tam tego. Co to za problem? Przyjmij kartofla. Albo dobuj ci kartofla najpierw. Jest to jakaś opcja zawsze, nie? A skąd jesteś? To mam kolegę chętnego. Łapali no. Za łapędzia, niejednokrotnie. Raz mnie złapali za łapędzia. Potem skąd wiedziałeś, że jestem chętny? Bo widzę. No bo widzę, jak ci z oczu ten. Dobrze, patrzę. Po 7 more 7. A propos 7 more 7, mam w szafie Pornstara. Bardzo fajne. No to zajebiście. No to w takim razie... fajnie. Nie, no, nie będzie fajnie. Reklamowania tutaj firmy na moim live'ie. To moja firma. No wiem. Masz niej spodnie za darmo, tak? No wiem. Pokaż, że masz. No nie, nie będzie widać, ale mam. Czemu tak? A jak? Tak. No, mi się wstawać nie chce. Idę na mój. Serio? Za godzinę. Za godzinę, na pewno, kurwa, za godzinę. Chyba, ja, że będzie jakaś widzę. Fajna dupka, to pisz do mnie. Nie wierzę, że wrócisz za godzinę, ale idź. Idę. Spierdalaj. Nie mów tak. Idź. Ale kurde, to jest mega duszno, ale trudno. Dobra czat, ja tutaj w końcu macie dobre towarzystwo, nie jakiegoś przymulacza, brodacza, imię jest zamknięte, tak jest. Jestem. Twój alkohol możesz sobie wziąć. Będziesz sobie popijał... Na młynie. Na młynie. No. Okej. Okay. Szanuj moich widzów. Okej, okay, postaram się. Dobra, zostawcie wszystkie łapki w górę i powiem wam tak, tutaj wam trochę coś powiem. Ogólnie w Wrocławiu, bo mieszkam tu dopiero od tygodnia, lekko ponad tydzień, szerzy się kurestwo niesamowicie. I powiem wam szczerze, że jest tutaj tragicznie, naprawdę tragicznie. W sensie są wady i zalety, ale dziewczyny są takimi kurwami tutaj, tak się nie szanują. Już pomijając to, jak się ubierają, że całe dupeczki widać, niby fajnie popatrzeć, więc są wady i zalety, wiadomo. Ale ogólnie, na przysięgę wam czat, to są takie kurwiska pierdolone. Raz byłem świadkiem takiej sytuacji, siedzę sobie w pubie. Goście piją alkohol z laskami. Laska wychodzi, kurwa, na chwilę, na sekundę wyszła. Przysięgam cię, kurwa, na chwileczkę wyszła laska. I się przelizała z jakimś obcym typem, kurwa, widziałem na tym na zewnątrz. Po prostu tak się kurestwo tu, kurwa, szerzy. Tak samo idę sobie po spasażu. Do Gillette się prowadziłem tu na stałe pyłku. Dzięki, no i tak na ciebie. Tak samo, kurwa, siedzę sobie na tym pasażu Niepolda, nie? Przejście tylko. Stary, co druga szlachwica się kurwa smaślirze, albo ma tak wypierdolone oczy jak 5 złotych, nie? Jebane seciary zajebane, kurwa, dziwki, szmaty. Naprawdę, tyle kurestwa tu jest. Nawet mnie to obrzydza, jestem człowiekiem, który zawsze życzy, o, jotka i tak dalej. Nawet mnie to kurwa obrzydza. Więc wyobraźcie sobie, jak kurwa źle. Wiadomo, od kiedy, nie do kiedy? No od tygodnia, mówiłem sekundą. W ogóle na siłowni wróciłem dzisiaj, byłem na treningu, patrz, barki do jebane, chłopie. Wracam do dobrej formy, chcę ważyć 80 kg maksymalnie i będzie zajebiście. To na dwór nie idź? No nie, no czasami kogoś trzeba kurwa poznać, nie? Tak samo nałożyłem grindera, poznałem dupy, stary. Spotykam kurwa te dupy, ja pierdolę, jakie one są żałosne, naprawdę. Z jedną razem go spotykam.
Przemijając fakt, że miała delikatnego garba, kurwa, chodziła jakby kurwa dzwon z Notre Dame zgubiła. No dobra, przesadzam, nie? No ale generalnie taka delikatnie zgarbiona, kurwa. No i kurwa. A to jest. Nie wiem, jest mi Jacorwi. Ale to trudno. Stary, kurwa, naprawdę, jest tragedia, jest tragedia. Ja podchodzę do tej lasy, mówię, siema, co tam u ciebie, co robimy? Ona taka kurwa zasmucona, nie wiem, onieśmielona, mega nudna, chujowe żarty rzucała, kurwa, pozdrowka, sorry, dzięki i piątka, pozdrawiam. Dobra, mam nadzieję, że dziewczyny tu chociaż będą, bo serio, to nie jest tak fajnie, się dzieje tak, jak się dzieje. Te dwunastki skipują mnie, nie powiem, że nie. O, jest dwunastki kolejne. 12 lat tracę, no właśnie, kurwa, to więc nie jest fajnie, ale z drugiej strony chyba i tak bym wolał, żeby mnie skipowały, niż żeby z nimi rozmawiać po 12 lat, o czym miałem z nim gadać? Czy kredki, kurwa, do przedszkola wzięła, czy tam do szkoły, kurwa, dzisiaj? No kurwa, niekoniecznie, no. Bardzo kontrowersyjnie. Ale ogólnie Wrocław zajebiste miasto, bardzo ładne, bardzo ładne. O kurwa, nie, ja sam spierdalą na patroli. Nie wiem, co za to piosenka, ale ja bym ulepiał łeb, kurwa, wykurwił śmieciowi spierdolonemu. I szatędry zjebany, bo pewnie streama ma kurwa 20 widzów i sobie... Ale żarza zajebałem, kurwa. Śmieciu pierdolony, posłuchaj, kurwa, jak widzisz tego live'a. Jak cię, kurwa, kiedyś spotkam, jak ci wykurwię, kurwa, łokcia łeb, a wróciłem na siłowni, przysięgam ci, kurwa, śmieciu pierdolony, że mój łokieć, kurwa, waży. Oj, waży, kurwa, jest jebany. Jak ci łokcia przypierdolę, o tak, kurwa, na kartowcach jadę, jedną nogą wyskoczę, o kurwa, ci łokcia przypierdolę, to kurwa się złożył w połów. W śmietniku zażegany, kurwa. Przysięgam, kurwa. Siema, ma. A, taki gruby był fajny, ale... Kokaina. Aha. Ile masz lat? 15. A ile mam lat? 22. A skąd to dwa wiesz? Nie wiem. A to już wiesz, zgadłaś, ale skąd wiesz, że wygląda na tyle? No. A ty wyglądasz. A czemu ryja nie pokazujesz ogólnie? Nie mam ryja, mam twarz. No właśnie, gdybyś miała twarz, to pokazywała mi się wydaje, więc coś to kurwa nie gra. Po pierwsze nie mogę. Czemu nie? Chyba nie. Ale co, wstydzisz się, krępujesz? Ja się boję, że albo masz live'a, albo masz. Albo zrobić screena. A chuj mogę ty na twoje mordy kurwa robić, widzisz do tego konia, nie mam bo masz 15 lat, kurwa, za młoda jest takie rzeczy. Co ty pierdolisz w ogóle, przepraszam za przekleństwo, ale serio, no to... Dobra, nieważne, chuj, może to i lepiej dla mnie. No, masz chłopaka? Tak mam. Serio, co cię chciał? Tak. To przyszłaś go tu zdradzać, dlatego tak inkognito działasz, tak? Nie. Gruba jesteś? Nie. Jak chcesz kupić ci Happy Meala, skąd jesteś? Nie potrzebuję Happy Meala. No nie wiem, ja w twoim wieku się zabawkami bawiłem. Kobiety w moim wieku wolą się bawić jajkami już na przykład. Aha. No. Dobra. Halo. Nudna jest. A właśnie, ostatnio się z rynek z Sergiuszem i właśnie ta laska podeszła, taka te, co zapraszają do klubu, nie? Podchodzi ta laska i mówi do Sergiusza, bo Sergiusz zawsze uważa, że ma 16 lat. I kurwa, niektóre laski mu wierzą, bo wygląda na młodego, nie? Wygląda na starego, już lepiej nie pytają o jak. On czasami mówi, że ma 16 lat. Słuchajcie tego, idziemy sobie po rynku, Sergiusz ma 16 lat i laska mówi do niego. No to w takim razie, chłopak staliśmy, to w takim razie kolega pójdzie do McDonalda na Happy Meala, a pana zapraszam do klubu. Takie coś powiedziała do mnie, nie? Kurwa, to było mocno. Ja jej opowiedziałem, że dla mnie kobiety to zabawki i się obraziła, chuj na mnie. O, zblurowało dziewczyna, szkoda. No nic. Ale z tym Happy Mealem to jej się udało nawet. Ale jak powiedziałem, że dla mnie kobiety to zabawkami, to się tak zniesmaczyła, to na zasadzie takie, o ty chuj dla mnie, dobrze. Tak było. Nie kłamię, przysięgam. Halo. Siema, co się bawicie? Bardzo, ale przepraszam.
Wiesz, on nosi pradę. Stoję przed lustrem, jak przed diabłem, to znak, że nie masz odwrotu. Weź powiedz jakiś dobry bar we Wrocławiu. Ja byłem w tym, a nie pamiętam, jak nazywał. Ale nie znam dobrych barów, bo nie chodzę w takie miejsce za bardzo. Byłem tam raz, się przejść i w sumie to wszystko. Nowy promonik za skromnego grosicza. Oczywiście, jak najbardziej, ja jestem w potrzebie finansowej i możesz wszystko, sky is the limit. Nie powiem, że jechałem z dzielnicy w Wrocławiu, bo to mieszkanie z Ligiusza, nie moje, więc nie będę mówił, że ktoś mieszka w byku. Ach. Pokazuj stryja, ale radia sobie chuja. Niektórych przesyła 10 złotych. No to wpadam w weekend na Wrocław, może się uda, a nie to co w ławce idę. Spoko, byku. Dzięki za dyszkę. No to Wrocław miałem, że do Warszawy sam nie pojechałem, nie pamiętam czemu nawet, ale to wiesz, to ciężka sytuacja wynikła. No spoko, z tą chmurką, kurwa, jak lepiej, nie będę jakiegoś gówna dawał w tytuł pierdolony. Ja mieszkam w pokoju obok Sergiusza. Sergiusz ma naprzeciwko mnie, a tam na prosto pokój gamingowy, bo jak mi się pacha spociła, w ogóle to jest duża kurwa. A mam pytanie, No. Kto jest ładniejszy, ja czy ona? Serio, każesz mi wybierać? No, musisz. Dobra, to może jak formujesz inaczej pytanie, to się powiem. Kto jest brzydszy, ty czy ona, okej? Okay? No dobra. Ale wiesz dlaczego, tak? No, bo wiecie, brzydkie pewnie powiesz. No kurwa, wow! No to ty jesteś wyższy. Ja? Ta obok. Ty jesteś brzydszy. No kurwa, no wyglądacie jakby się żywili w McDonaldzie! Ja pierdolę. Dziwkie pana. No kurwa, jak pan tak wygląda, jak zapytać, kto jest ładniejsza. No kurwa, liba myśli, szanujmy się. Jak ja się ulałem, to nie powiedziałem na tym, czy jestem ładniejszy od kolegi. Dobra, to sobie już tutaj tak widzę pana na przystojnego. Ale ogólnie, no wiecie, o co chodzi. No kurwa, ja mam świadomość tego, że wyglądam teraz jak kurwa lekko napuchnięty balon, kurwa. No wyglądam jak idiota pierdolony. Marta przesyła 3 złote. Skisnąłe z nazwuju. Oj, Bartuś. Przepraszam najmocniej, jak mogłem. 5 złotych już ponad mam! Ja pierdolę, ale dużo! Haha! Wiesz to nosi radę. Stoję. Wspierający skubany Luj, dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko po samego skubanego Luja. Dziękuję serdecznie przyjacielu mój przyjacielu. Wiesz, że jesteś mi jak brat. Dzięki serdeczne, kumplu, dobrze, kurczę, wspierającego, teraz live'y będą często tutaj. Będą codziennie się pojawiały tu telefony, tu coś tam. Tinderka niedługo zrobię, to ja myślę, że swej konta nie zaznaczyłem. Jakieś inne, muszę konto złożyć. To trzeba wersję 6. A, dziękuję. Jeśli będziesz chciała więcej. Ja pierdolę, ale nazwa Instagrama w ogóle, kurwa, macie tam zdjęcie chuja, wiesz co? Chłopie. W ogóle zobaczę teraz wszystko tylko na Instagramie, że mi dziewczyny widzieli, że jakieś zdjęcia fajne wysłały, czy pusieńki, czy coś. Niestety mi nie wysłały. Szkoda. O, tutaj. O. No niestety, zdjęcia ciski żadnego nie ma, zdjęcia ciścia też nie ma, zdjęcia nawet kurwa z jakichś stringach nie ma. Mam najgorsze wizji na świecie. Przysięgam. Rok temu dostawałem zdjęcia, kurwa. No może rok temu, czekaj, rok temu robiłem. Masz takie samo łóżko, jak ja miałem. Ja pierdolę, zajebista IKEA, super. Cześć, kochanka. A też miałeś białe? No też miałem białe, no. Naprawdę, to fajnie. Chodzę z IKEA, muszę powiedzieć, nie wiem, czy też taką miałeś. Nie miałem, ale na twój widok patrzę się cały z podziwem. Nie wierzę na szczęście i nie czuję. O Boże. Czyli łączy nas jedno, jesteśmy panami IKEA. Znaczy ja nie jestem panem IKEA, po prostu na nic innego mnie nie stać. Ja teraz... bo ja kupiłam to łóżko w ubiegłym roku, koniec, gdzieś w grudniu.
ostatnio sobie pobrałam do takiego sklepu właśnie z meblami i patrzyłam i w tej cenie można kupić przepiękne łóżko z nagłówkiem takim brulowym, wiesz, albo w kolorze butelkowej zieleni, albo granatowej. Butelkowej zieleni, Matko Święta! Co ty za rzeczy trudne mówisz? O, i rozłączyło, niestety. Jakieś problemy z netem miała przyjaciółka. Ja pierdolę i chuj mi w dupę, kurwa. A już się ruchać chciała, już widziałem, że chce się ruszać. A ja mam radokę! La-la-la-la-la-la! Złaśnę wolę trochę! La-la-la-la-la-la! I dzisiaj z duchy przez... O, 150 złotych! Matunki mój pierwszy! Pierwszy top wspierający na tym kanale! Pierwszy 1000 był od pana Matukiego 3 lata temu! Dziękuję serdecznie! Buziaczek dla ciebie, przyjacielu, kłaniam się nisko, bo same piździsko. Dzięki serdeczne za takie hojne wsparcie. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Dzięki, dzięki. Ja pierdolę, pan Matuki tutaj wjechał po tylu latach, naprawdę, naprawdę. Wspierający był, a faktycznie był wspierający. Pan Maszynka Gillette, a ten przyjaciel. Dzięki, panie Gillette, jeszcze tutaj za wspierającego. Dzięki, dzięki. No pacha spocona, ale to jest mega duszno. Przysięgam, te stary, w tym pokoju jest mega, mega duszna, duszno. Tylko weź spokój, kurwa. Ten serio jest duszno, ja się już cały świecę, nie? A, tu jest było właśnie piosenka. Dzięki, dzięki. Jesteście wszyscy świetni. Dzięki, dzięki. Za wasz hajs, dzięki. Dzięki, dzięki. No, tak było. W ogóle czas, kto z was nie wie, zgadnijcie, które urodziny dzisiaj mam. Zgadnijcie, które urodziny. Po czemu taką minę zrobiłaś, jakbyś się zakochała? Głosisz oko. Czemu? No bo cię oglądam. A teraz? A teraz? A ogólnie nie? Halo, przez 3 złote. No. Ogólnie nie? 100 lat na nie szefie. Jak nie? A kiedy mnie oglądasz? O matko, w pół roku. A czemu mi nie zdjęcia nie wysłałaś? No bo nie miałam jak. No jak nie miałaś jak? No po prostu. No, no ile masz lat? 16. Kurwa, tam faktycznie miałaś jak. Pan profesor, dzięki wspierającego, dziękuję bardzo. Kręcę dla ciebie, 16 masz. Kurde! Nie, to nie jest takie trochę właśnie legalne, jest 16, żeby namawiać. Nic, skąd jesteś? No matko, jesteś za dupie na... Ale jakie województwo? Katkarskie. Okej, okay. A miałbym u ciebie szansę? Nie wiem. A ja mam radokę, la 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 la. Odwrócę kolę w siotę, la 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 la. Dzięki info na 5 dyszek, to ty jesteś bogaty, w której to byś 5 tysięcy mógł wysłać, a nie 50 złotych. To jest dużo nawet, ale no na ciebie to jest mało. Co tak patrzysz, jak tak zamurowały się? A ja mam radokę, la 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 la. Odwrócę kolę w siotę, la 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 la. 150 złotych, jeszcze wracam z dalekiej podróży. Znaczy, no wracaj, zapraszam serdecznie, przyjmę cię ciepło, dziękuję bardzo. Wielkie buziaczki, dzięki. Nie wiem, jak będziesz kiedyś we Wrocławiu, to ci mój karton ci mój pożyczę. Dobra. Nie tobie. Czemu mam tobie, kurwa, pożyczyć? Nie wiem, zdjęcie wysłałaś? Nie. Mówiłaś się ze mną? Nie. Podrywałaś? Nie, też nie. Czemu mam tobie dać? To zacznij podrywać. Nawet przesyła 2 złote i 14 groszy. Najlepszego razu. Nie, wyobraź sobie, że idę ulicą w koszuli, rozumiesz? Dzięki byku, dzięki. Wiem, o co chodzi, piątka. Dzięki wspierającego, że tutaj panie przyjacielu Mateuszu. Dziękuję bardzo. Idę sobie ulicą. Zresztą delikatnie rozpięty gwizdnik. Zwitające połowa serduszka. Nie myślisz sobie, dobra, w serce ma, brakuje mu drugiej półki. Teraz chodzisz ty, to w twoim sercu, rozumiesz? Krzyżuk jest zaraz widać. Krzysiek! Jeb się. No, chcę się poderwać, co mówisz? Nie wiem. Tam czemu? Miłosz przesyła 2 złote i 91. To teraz to, że ci ludzie oglądają? Siema, ile no właśnie, zrozumiałem. Mateusz Ferrari. Okej. To co sądzę o Mateusz Ferrari? Sądzę tylko, ogólnie o wszystkich zawodnikach powiem was, że tyle, że aktualnie wracam do formy. Jestem w stanie rozpierdolić każdego. Ci wszyscy zawodnicy tam nie są dla mnie żadnym, kurwa, wyzwaniem. Rozjebałbym ich? Tak. Rozjebałbym ich? Więc ja ich nie muszę nawet bić na fejmie. Jak chcą gdzieś za remizą wyskoczyć, za garażami czy coś, to zapraszam. Na siłownię chodzę, rozpierdolę wszystkich. Dobra, ja kończę. Ja też szybko kończę z reguły, to na razie. A ja mam radochę, la 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 la, Boże kolecioche, la 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 la.
pierdolę, jak dasz pieniędzy, dasz pieniędzy! Halo, chcę być na ekranie jako top donator dziś. Dobrze, dobrze, przyjacielu, do zrobienia, tutaj czekaj, dodaj. Ty ile ty dostałeś pieniędzy? Ile ty dostałeś pieniędzy, kurwa, 300 zł, czy ile? A ja mam radochę, la 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 la, bo tego lepszochę, la 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 la. Dzisiaj znów ogoleją, bo mnie będzie ruchowią. Tym razem zaliczka na prezent dla ciebie. A jak to zaliczka na prezent? Co ty prostaczka gadasz? Ty mnie olewasz! Dziękuję bardzo, co ty mnie olewasz! Ty jakby, nie wiem, nie szanujesz mnie, jakby, nie wiem. Ja, nie wiem, dziwna sytuacja, ale dziękuję za ogromnego pieniążka, kocham cię, Fajnie mi się ciebie ogląda 100 lat, ziom. Ligusia, czy będzie na Ligusiasz na Facebooku na razie, ale możliwe, 450, dzięki jeszcze raz, ale możliwe, że Ligusia będzie niedługo na YouTubie, na razie zostaje na Facebooku, kto nie wie, to mówię. Kontrola biletów. Jak najbardziej, kontrola biletów by się przydała, ale tutaj czekaj, gdzie tu w ogóle, bo ty gdzieś tu miałem wrzucone, kurwa, miejsca biletowe, ja to dużo przeklinam w ogóle, serio, mam z tym problem. O kurwa! Ulala. W ogóle dawno nie streamowałem na YouTubie i jeszcze mam urodziny, dzisiaj dużo do najtów, ciężko mi się odnaleźć, serio, jakby ja pierdolę. Centymetrów. Wiem dlatego, bo sam ciężko się nie mogę zaobserwować. O, to jest to chyba, miejsca? Dzięki, byku. A ja mam radochę, la 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 la. Czekaj. Nie będzie działać chyba. Czekaj. No nic, nie działa. Coś się spierdoliło. No nieważne, jebać. Jak ktoś nie wie, to mówię, ja streamuję gierki na kanale Facebook Take One, także zapraszam serdecznie na mojego Facebooka. Tam są gry komputerowe, różne, fajne. Polecam, nie serio. Serio polecam. Naprawdę są dobre. A takie rzeczy lifestyle'owe robię tutaj na YouTubie, niedługo też filmy tam wlecą, jak będzie miał kto ogólnie mnie nagrywać. Mam parę pomysłów dobrych, fajnych, zabawnych, śmiesznych. Ale codziennie wieczorem będzie YouTube grany, także tutaj też się będziemy widywać. Po to się przeprowadziłem, nowe miejsce, stary ja, siłownia, OMETV, wyzywanie ludzi, takowiek to prostacko brzmi, nie wiem, sprawia mi to przyjemność. Tak już jest, nie? Widać, że setka była pita. Znaczy ja ogólnie ja się szybko pijany robię, ja nie mogę pić. Malak, spierdalaj, sam jesteś cringe'owy, moje filmy były wybitne. Siema. Ty jesteś Take fan, nie? No i co? No i to, że na ciebie też mówią streamer. No i co? No i to, że mam... Nie. W sumie to, że kojarzę, że masz fajnego kota. Nie mam kota, kurwa, śmieciu jebany, mały. Osia, Take fan! Elo. Ja pierdolę, siema. No elo. Gdzie robisz streama? A ja mam radochę, la 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 la, bo z tego lepsiokę, la 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 la. Dzisiaj znów ogolę ją, bo mnie będzie ruchał ziom. Dzisiaj znów ogolisz ją, gładka jest jak CD-ROM. Śmigło! No nie pierdol, że tego kurwa psychola udajesz. Dzięki wielkie matuki za ogromnego pieniążka jeszcze raz. To 600 już? Ha, 600 zł. Ziobro kurwo jebana, przestań mi kurwa rodzinę przesadować z plepisowki w dupę jebany ty. No nara. Elo. Dzięki. Czemu chłop jakie śmigło robi jak ten zjeb kurwa pierdolony? Ja pierdolę! Sorry, wkurwiłem. Jaki macie taras dojebany? Ja jebie. Ty, no. Fajnie, pokapię. A, chuj spierdalaj. Ten taki jest ziomek, co kurwa bierze i kręci koło, kurwa, na tym, ale nieważne. Idiota, debil, dziwny chłop. Nie popieram. Ja, siema. Jestem za robasem. Co? Siema, kurwa, nie siema, tylko nara, wypierdalam stąd. Ja gadam tylko z kobietami. Wyglądam ci, kurwa, na ciepłego, wyglądam ci? Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Cześć. Elo. Zawstydził się, chłop. No matuki, ciężko. Dlatego będę bardziej telefony jakieś robił przede wszystkim. Telefony będę robił, jakieś inne dziwne rzeczy, bo to na omę ciężko już. Już to już się ludziom przejadło. Siema. Co? Nic, a to tam co? A nic, dobrze, jak weź streamkujesz, wiesz, tu nagrywane są live'iki. Taki spontaniczny trochę jesteś, co?
No. Czułem energię, ziomek. No wiesz. No, widać. Ej, ja dasz Messengera. Dasz Messengera. Co? O kurwa. Rozkurwiacz Cipe przesyła 4 złote. Siema panie rozkurwiaczu. Delikatny błąd zrobiłeś, ale dziękuję. Czy dzisiaj też telefony może zrobię? A może zrobię telefony jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, nie jest to wykluczone jako ten możliwe. A ja mam radochę, la 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 la. Włosę gole wsiąkę, la 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 la. Tybiejski przesyła 48 zł 50 groszy. Niezależnie od wieku, ciesz się z życia człowieka. Oj tak, cieszę się z życia, oczywiście tak, dziękuję bardzo. Napnę ci tutaj biceps. Kurwa, na tu się spłaciłem, pa. Kurwa, powrót na siłownię, jeszcze jestem mały, ale się ponapinałem. Cieszę się z życia, ogólnie mój ostatni rok był bardzo słaby. Dużo ćpałem, dużo w kasynach grywałem, do późna w łóżku leżałem. Dup mało co ruchałem. Była lipa? Ale mokra pacha. No wiem, że mokra pacha, kurwa. Wiem, że jest mokra pacha. Człowieku, cały spocony jestem. Jest dramatycznie. Po tym streamie idę się myć od razu, kurwa. Pierwsza rzecz, ja już marzę o prysznicu, serio. Hej. Siema. Ale tu jest duszno w tym pokoju. Widzę, że się spociłem. Świeci mi się czoło? Nie. Nie? Nie. Dobra, ile macie lat i co pijecie? Monstera. Czyli nie macie 18. No nie, niestety. Czekaj, bo jest kipnęło samo, co odświeża. To taki czas są odświeżać, jeśli chodzi. Czy używam czegoś do brody? Sporadycznie tak. Jak mi się chce. Ale mały jesteś. Ja pierdolę, ćwiczysz coś? No, tak trochę, ale mało, wiesz? A serio ćwiczysz? No, trochę ćwiczę. Znaczy, bo widzę, że jest koszulka Trek. A wiesz, że to jest koszulka dla osób, co na siłownię chodzą? Nie, to nie wiedziałem, to przepraszam. To ja mogę zmienić jak trzeba. Weź tą rękę napnij. A lewą czy prawą? No obojętnie, ale tak widzę, taki mały jesteś. Nie, no nie ćwiczysz jak chuj. No nie, no nie chuję. Ja pierdolę. Nie, jak już masz taką koszulkę, to weź chodź na siłownię czy coś. No nie chce mi się ogólnie. To po chuj taką koszulkę kupujesz. Ale dostałem, to moja wina. A, no dobra, w porządku, no nic. Okay. Ale wiesz, no trzeba być jakoś fajnym, pokazać, że wiesz, że ćwiczę, ale nie ćwiczę, nie? Jak będziesz takim kozakiem jak ja, to będziesz mógł nosić takie rzeczy. A co rozumiesz przez słowo bycie kozakiem? No patrz, jakie dojebane bary mam, człowieku. Widzisz? Jakim bykiem jestem? Ale to, tak nie zrobisz. No jak to nie? Zrobię. No jak? No już ledwo to się rusza, ale jeszcze zrobię. Ja 2 lata już na siłowni nie chodzę, i tak jestem bykiem jebanym. Człowieku, jak ja chodzę tak po ulicy, wszyscy mi schodzą od razu. No to elegancko. No przyjedź do Wrocławia, to zobaczysz, serio. No, daleko nie mam. No widzisz, to lepiej uważaj, kurwa, jak zobaczysz człowieka w koszuli, to mogę być ja i lepiej zejdź, kurwa, z chodnika. Zresztą nie chcę, wiesz, uważać tobie, ale sądzę, że ty prawie zejdziesz niż ja. Że ja, kurwa, chłopie, jak ja założę koszulkę Pitbulla, to się obstrasz, no. A ja nawet koszulki nie muszę zakładać, ja byś ciągnę, kurwa, i ty będziesz uciekał. A co, kurwa, niby ty pilowałeś się, czy o chuj ci chodzi? Nie, ja jestem ładnie włochaty, jak ktoś, to się możesz przykleić. No, ty, pojebany jakiś jesteś, chłopie, nie, serio, jak zobaczysz mnie w koszulce Pitbulla, to spierdalę od razu, bo ja się mogę odpalić, serio. No to będziemy się tulić po ziemi, będziemy się tarzyć. Ja pierdolę. Nie podniecaj mnie. A ja mam radochę, la 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 la, bo z tego lekciochę, la 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 la. Prostaczka przesyła. Ciągle mnie oszukujesz, jakieś dziwne rzeczy obiecujesz, piszesz. Nie wiem, ja dla ciebie na siłownię wróciłem. Widać, że wróciłem. Dobra, nie widać jeszcze. Od tygodnia chodzę na siłownię na nowo. Robię się bykiem, dzikiem, skurwysynem. No oszukujesz mnie! Ale dziękuję, buziaczek. Dziękuję za życzenia. Dzięki panie Dekstrasę. Dzięki. Kłaniam się nisko. Ale idź w pizdu z tego ome. Bo chcę sobie jakąś fotkę, że tak będę miał konferencję. Aż po same kule. Nie tak wulgarnie. Nie no, widać, że ćwiczysz, tak myślałem, się wkurwisz, ale chyba właśnie nie wkurwiłeś. O kurwa! Nie, kojarzę cię, Beret tak wiesz, musiałem tak podejść równo do ciebie. A na moim poziomie, tak? Tak. On mówi, że nie wystąpił. Znaczy bardziej naszym.
bardziej naszym. No dobra, spoko. To jedę jakieś dupy jeszcze szukać, przyrostów. Mi też czego żyć, bo wracam. Będę duży. Będę duży, będę się kuł niedługo. To łapka z tobą. No jeszcze nie mam łapki, ale będę się kuł, będzie git. To ela. Trzymaj się. No cześć! Przeraguję cię! Siema, sunia! Ale ty kurwa imprezę kręcisz, widzę! Ty nie słychać cię, Borowiku! Dobra, dałem cenzurę, wiecie, że ta laska pokazała mi kurwa, zrobiła rozkrok i pokazała mi majtki? Czajcie to? Ja pierdolę. Kurwa, cieszcie się, tego nie widzieliście. Laska wzięła nogi w ten sposób, kurwa, i pokazała mi majtki swoje, kurwa. Ja pierdolę. Ale to było bleśne. O kurwa. O matko święta. No laska, no tak na kobiety mówię. Ja pierdolę. Nie chciałem tego widzieć. Kmić Ory przesyła 4 złote i 85. Nie krzyknę i odnę przez okno, bo ja się zachowuję jak człowiek, jak dobry obywatel, nie jak jakaś pizda kurwa jebana zwykła. Więc nie. Więc nie. Ja jestem kulturalnym człowiekiem, ale dzięki za donate'a, kurwa, dla ciebie. Koowal przesyła 3 złote. Powiem wam szczerze. Dobre wszystkiego. Dlaczego ja się mega cieszę? Dziewczynę znalazła, ale żeby to nie była kurwa z Roxy, pozdro. Kurwa, właśnie wiecie, jak mi odjebało czat? Ej, szczerze, zupełnie szczerze, słuchajcie tego. Ja teraz chyba powoli dojrzałem do tego, że ja chcę związku na stałe. Ja już nie chcę chodzić po Tinderze, po ulicy, poznawać dziewczyny i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał coś na teraz. Tręczy metka? Nie no, sam testosteron po jakimś czasie, jeszcze 2 miesiące poćwiczę sam, potem na cykl wejdę, na razie na sucho i tak się cieszę, 30 kilo na barki sobie wyciskałem na stronę handlu, dzisiaj źle nie jest, najlepiej też nie, ale jest okej. Kurwa, wiecie, że ja chyba chciałbym tak szczerze już poznać dziewczynę na dłużej, że już mi się nie chce tych ciągle nowych lasek poznawać. Nie mówię, że mi się nie chce ruchać, bo ruchać się zawsze chce, ale sobie myślisz, kurde, jak ona dała ci dupy, to innemu też dała. No i czy fajnie ruchać laskę, która daje dupy każdemu koniec końców? No kurwa, chujowo. Ja bym taką swoją miał na smyczy, kurwa, bym prowadził. Mówimy każdemu, to moje, to jest moje. Tylko ja bym ją ruchał. Kurwa, nie wiem, chyba to byłoby lepsze, ale nieważne. W każdym razie, laski to szmaty. Ja teraz żadnej kobiecie nie ufam, serio. Żadnej kobiecie nie ufam. Jestem umówiony na jutro z jakąś laską z Tindera. Nawet nie wiem, czy pójdę, bo mi się kurwa nie chce już, serio. Ja już spotkałem 3 laski, tu poznam albo 4, od kiedy jestem we Wrocławiu. Już mi się kurwa nie chce, nie? Ja pierdolę, takie nudne szmulice jebane, pierdolone. Jak tu poznać laskę, która jest ładna, inteligentna, kurwa, ambitna? Wszystko Vinci naraz. No nie da się, kurwa, nie da się. Dzięki Vinci Grasso, mój ex-donatorze. Nie zmienię koszuli, wyjebane mam. Będę spocony siedział. W ogóle, kurwa, myślałem sobie, wrócę na YouTube'a po takim czasie. Nikt nie oglądał, nie będzie. Pierwszy live, 1700 osób. Drugi live, urodzinowy, plus Sergiusz reklamy na Instagramie rzucił, ale jest 3000 osób. Chłopie, 1500 zł donajcie na urodziny dostałem. Ja pierdolę. Myślałem, że się skończę, a ja jestem jak Feniks z popiołu, kurwa, odrodziłem się na nowo, serio. Siłownia, kurwa, live na YouTubie, wracam z podwójną siłą. Pojutrze catering sobie łatwę, akurat te pieniądze dzisiaj dostałem, sobie catering kupię. Ja pierdolę, w końcu wracam do realnego trybu życia, jak ja się cieszę. Nawet nie wiecie, jak jestem podniecony, że w końcu mogę tymi ciężarami, kurwa, se porzucać. Fajny palec. Dzięki, nie przeklinaj tyle, bo tak, nieładnie. Nieładnie, tak? A to jest... Okej, skinęła mnie jakby co, szmata. Puć na pizdę, kurwo mała. No, fajnie tak się tymi kurwa hantlami rzuca, siła, moc, waskularyzacja, powoli czujesz, że już kurwa tłuszcz spada, kurwa to jest to stary, serio, brakowało mi tego totalnie. Czemu ja nie ćwiczyłem, kurwa, co ja odjebałem w tym życiu, zamiast ćwiczyć, jebany. Siedziałem, kurwa, jakieś burgery jadłem codziennie, kurwa mać, no co ja odjebałem w tym życiu, aż się napić, kurwa, muszę, ileż można, do chuja pana. Ja ważę 60. W ogóle wiecie, jaki był plan na początek? Na barki dziś wyjebałem. Na początek miałem pomysł, że zrobię live'a. Na 10. A i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, panie przyjacielu, dziękuję. Piątka dla ciebie. Na barki da się z tymi pojawiać na jedną stronę?
No ale ja mówię o 12 ruchach, nie ilu ty, nie? Jak mówisz o jednym ruchu, no to kurwa na barki tak się nie ćwiczy. Wątpię, że w 68 kilo robisz prawie 30 robisz razy tyle. No nie wierzę w to, nie? W ogóle wiesz, miałem plan na początku? Że zrobię live'a, na którym będzie tak, że 100 zł to jest jeden shot. Ale kurwa, już wiem, że dobrze tego nie zrobiłem, bo dostałem tyle pieniędzy, że teraz bym zezgonował. Albo myślałem, że będę robił rzut monetą, kurwa. Za każde 100 zł monetą rzucam, ktoś wybiera, kurwa, orzeł reszka, jak pada orzeł, to pije na przykład. Czy jak reszka, to pije, czy co chodzi? Kurwa, dobrze tego nie zrobiłem, ja pierdolę. Ja bym już zdech, ja już teraz jestem podpity. Ja mega szybko piję. Jakoś nie powiedziałem, że bawię w pierdolę. Znaczy ja, kurwa, nie szybko piję, tylko szybko napierdalam się, bo ja alkoholu nie piję. Tym bardziej tu jest mega duszno. Wiecie, że jak jest duszno i pijecie, to jest, kurwa, podwójny disaster. Jest naprawdę źle. Dzień dobry, panie. No, dobry wieczór. Dobry wieczór. Znaczy, no wieczór w sumie. Co, w Belgii pan mieszkasz? Tak. Piękny kraj, piękny kraj. No co, jest piękna, Polska też jest ładna. Polska też jest w porządku, ale w Polsce to same kurwy żyją. Jeżeli chodzi o kobiety, to wszystkie to są szmaty się... A, panie, daj pan spokój. A ty wiesz co? A mogę ci coś powiedzieć na ten temat? Jak najbardziej. Słuchaj, to jest bezstronne. Zapamiętaj, że porządna kobieta, gdyby przyjechała tutaj do Belgii, to każda kobieta tutaj jest kurwą. W Belgii każda jest kurwą. No, a wiesz dlaczego? No. Już ci mówię. Bo się kurwy Polki łajdaczyły z tymi Arabami pierdolonymi. I wiesz, i teraz każdy Arab, która Polka przyjeżdża, to każda jest kurwa. A nie, że nawet nie spojrzy, że to jest kobieta porządna. No to ja też tak patrzę na kobiety teraz. Wszystkie Polki to kurwy. Wiesz, no, słuchaj, ja ci nie będę pierdolił dziwki takiej, który Arab ją jebał, jak Araby ją pierdolili. No właśnie o to chodzi, że ona już tam chuj jakieś ma, czy chuj wie co teraz. No, a co ty myślisz? Słuchaj, to jest taka prawda. No jak najbardziej. Ja mogę trochę więcej powiedzieć na ten temat, bo ja tutaj żyję ponad pół wieku w Belgii, no to wiesz. Mogę, masz pan żonę? Ja mam Polkę, nie? Ale ja mam Polkę z Polski, nie? Nie stąd. A dzieci? Córkę jakąś? No, mam córkę, jest wykształcona, syn tak samo. Mam radochę, la 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 la. A ile ma lat córka? No, zadowolenie jeszcze do ciebie, bo Rosetka 24 lata mam. A to ile myślisz, że ja mam, panie? Rozpinaj tą koszulę, chcę to zobaczyć. Ja mogę wiedzieć. No, 23 mam. No, widzisz. Tak staro wyglądam? No, to nie wyglądasz mnie tutaj na 23 lata, tylko na więcej. No. Nie, 23 mam. 2 złote i 91 groszy. A ładna jest, fajna? 100 lat. Ładna dziewczyna. Zasługuje na mnie, tak szczerze? To już do niej wybór, nie do mnie. Powiem szczerze, bo mężczyzna, bądźmy szczerze, musi być bogaty. Przede wszystkim, słuchaj, chcąc, żeby tutaj mieszkać i tutaj się do czegoś dojść, to muszą jeden i drugi pracować, żeby coś osiągnąć w życiu. No oczywiście, to tak zawsze jest. Ja też pracuję, ale... ja mam swoją firmę, ja mieszkam we Wrocławiu w Skytowerze, na co dzień noszę Rolexa, jeżdżę Audi RS3, jestem dosyć zamożnym człowiekiem, ale nie mogę znaleźć kobiety, bo każda to kurwa. Wiesz, no nie możemy tak, rozumiesz, no wiesz, ty musisz podejść inaczej, nie? Ty musisz popatrzeć na kobietę z innego punktu widzenia. Na przykład widzisz, kobieta, nie każda może być kurwą. Jest kobieta, która jest, rozumiesz, bardzo... inteligentna i może niezamożna, rozumiem. Ale rozumiesz, ma pewne swoje walory i wartości. Ale pana córka nie jest kurwą. No nie, ona jeszcze jest cnotą. Serio? Na pewno? No, 24 lata i jeszcze nie dziubdział nikt jej, no nie wierzę w to. Nie wierzysz? A ja ci mogę dać rękę uciąć, że tak. Serio? Oczywiście. To... Daj pan jakiś kontakt do niej. Słuchaj, ja z Polski kobietę przywiozłem, ona mając 30 lat i była jeszcze kurwa cnotą. Ja cnotę jej odebrałem. To wyobrażasz sobie, że w Polsce się 30-latka uchowała się cnotą? Nie, nigdy w życiu byś nie pomyślał o tym. Nie wiem, może się nie myła, nie wiem, dziwne jakieś, no dziwne.
Nie, to nie jest dziwne, to jest prawdziwe. To gratuluję, no to nie wiem, no to ja w takim razie, szczerze, no nie wyglądam źle, tak bogaty jestem. Ja bym mógł rozdziewiczyć panu córkę. Ha, to przyjedziesz, to wtedy zobaczysz, no. A jakieś zdjęcie bym dostał, czy nie? Proszę? Jakieś zdjęcie bym dostał? Zobaczymy, jak będziesz grzeczny. Kurwa, przełączyło, no nie! Ja pierdolę. Ja w ogóle mówię Wiechowi, mogę rozdziewiczyć panu córkę, a on się cieszy. Ja pierdolę. Nie, no niesamowite. Ej, to było mocne dosyć. Mocne to było. Dziękuję serdecznie tutaj prostaczka za ogromnego polskiego pieniążka. Ja za te koszuli nie rozepnę, klaty nie pokażę, bo w internecie nie pokazuję. Po tym wracam do formy powoli, od 2 tygodni ćwiczę. I jutro też idę na siłownię. Wam też tutaj polecam ćwiczyć. Jak zasłużysz, przyjedziesz do Wrocławia albo gdzieś mnie zaprosisz na jakieś wakacje, to ci pokażę, rozepnę. Jeszcze nie bardzo na co patrzeć, ale jeszcze tragedii nie ma, więc jak najbardziej. Tak, tak. Nie zmieniłem kraju na Ome, byku. Po prostu samo mi Belga dało. Nie no, live z siłki byłby ciężki do zrobienia i nie byłby interesujący, to ludzie by oglądali, jak kantle podnoszę. Ja nie mam czasu, żeby siedzieć i gadać z ludźmi, tylko jestem po to, żeby akurat trening odpierdolić, rozumiesz? Szybkie puf, 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 pif, paf, bum, bum, wyciskanko i tyle, nie? O, mamo! Halo. O, dzień dobry. Kurwa, widzę, że tutaj celebryta się mi, kurwa, trafił. Dokładnie, ja jestem celebrytą mordo. I ja widzę, chodzę w okularach nocą, ale nie mam okularów tu. O kurwa, widzę, że złoty człowiek. Nitrusia masz obok? Ciao Nitra, to spierdalam. Kiedy do Nitra jedziesz, chłopie zapytał. Ja pierdolę, chłopie, ja się przeprowadziłem do Nitra tylko po to, kurwa, żeby live robić codziennie, bo mówię, nowe miejsce, nowe możliwości. Ja już nie chcę na tym, już nie chcę na tym Facebooku siedzieć, kurwa, i grać w gry komputerowe. Ileż można grać w gry, kurwa? Jestem starym chłopem, kurwa, 23 lata w gry będę grał. No nie, kurwa! Wolę ludzi wyzywać, wkurwiać, na Ome siedzieć, telefony robić. Ja tu przyszedłem po to, kurwa, żeby wrócić do starych nawyków. Znowu siłownia, znowu live, kurwa, na YouTubie, a nie jakieś... A, weź mnie, wkurwiaj. Ja teraz zapraszam na Facebooka, bo ze 3-4 godziny dziennie i tak będę grał, bo grać muszę, kurwa, bo bez grania bym nie miał co robić czasami, więc będą live'y trochę tu, więc wbijajcie też na Face'a i tyle, tak? Jakieś, kurwa, pogram dziwne rzeczy, nie wiem, na co sobie GTA RP nie ściągnę i nie będę ludzi wkurwiał. Mam taki plan, żeby pojechać, kurwa, w RP pograć i, kurwa, jakieś trollować tych ludzi jebanych, strzelać do nich na ulicy, wyjebany, mieć jak bana, to dostanę. Normalnie wjechać na pełnej, kurwie, na jakiś serwer wjechać, kurwa, i tyle, i wyjebany mieć. A chuj wie, jak jest... Ty przez E, a ja przez O. No chuj przeklina, szmulo pierdolona, kurwa, jak ci wykurwie łokcia w łeb, to się postrasz, kurwa. A czego wyzywasz, jak nie znasz ludzi? To na chuj przeklinasz, dziwko! Ty! Kurwa! Nie pospalaj sobie, tak nie wiesz, kim jesteś, nawet nie jeszcze, jak to słowo ma znaczenie. Mieszkam w Skytowerze, kurwa. Jo, kurwa, dziwka cię zbudziła, ty jesteś... Mieszkam w Skytowerze! No. Siedzi przy dziecku dziwka pierdolona, kurwa, i przeklina. Ci zaraz przeknę, kurwa, przy dziecku, szmato. Niewychowana. Siedzi! No ty kurwo, ty! Ale by mi dziecko kurwa zabrał. Nogi zesrane. Ale masz... Przepraszam, przed chwilą się kłóciłam z dziećmi. Kurwa, ja mieszkam w Skytowerze, nie do mnie tak. Do mnie nie. Zamknij mordę. Kurwa, się już najebałem. Czemu, kurwa? I na chuj przeklinasz, menelico pierdolona? Następne. Jezu, ile można, kurwa? Co za dziwki jebane. Kurwa, niewychowane. Jebana Polska, kurwa. Kobieta nie może... Kobieta musi być piękna, inteligentna, delikatna. Kurwa... Taka powinna być kobieta. Ja swoją kobietę bym nosił na rękach, kurwa. Jak ona by przeklęła przy mnie, ale by tylko przeklęła przy mnie dziewczyna, tak bym jej wypierdolił w zęby, kurwa, żeby na dentystę nie miała, dziwka jebana.
No i ona sobie A widzisz, a masz dosyć ładne zęby, nie chciałabyś stracić. Nie przeklinaj, kurwa, przy mężczyźnie. Bo nie widziałam. Co robić, co nie robić? Nie przeklinać, kurwa. Nie przeklinam. No i właśnie ci mówię, że nie wolno, bo ja miałem dziewczynę kiedyś. Ja ci mogę pokazać, tam ściana jest za mną. No klnęła jak pojebana, jak się najebała. Do dzisiaj mam tynk rozjebany, bo jak ją walnąłem, to się odbiła i głową w ścianę mi uderzyła. Idiotka jebana. Co? Co, osła masz? No mam, taki siedzi tam. A, no się słyszę. Nie. Yeah. Ile masz lat? 16. A przeklinasz? Czasami się zdarzy. No to niedobrze. Jakby co, jestem singlem. Okej. Okay. A ty nie? Ja nie jestem. A ja mieszkam w Skytowerze. Mam Rolexa. mój chłopak też jest fajny. Chodzę w okularach nocą. On też. Ja jestem celebrytą mordo. Bo to jest styl życia YOLO. No właśnie. Gdzie to serio, wolisz swojego chłopaka, który jest nikim? Niż takiego wielkiego biznesmena jak ja? Słucham? Wolisz swojego chłopaka niż takiego biznesmena jak ja? Ja mam 3 firmy. No, wolę go, wolę go. A koleżanka bo obok? Bo go znam. A koleżanka obok? Iga, chodź tu, poznasz pana. Wy najebane jesteście jakieś. On ma streama. Czemu streama mam? Ja mam, ale... Pokaż się. Czekaj chwileczkę. Jezu, ja go znam. A pokaż łepek. Nie! Jakiś... To jest streamer. Uważaj, bo jeszcze będzie w takim shotach. Michał to zobaczy. Ha! I przełączyła ja! Michał to zobaczy! Ej, dobra! Ja pierdolę! Jaki przypał, ty! Jeszcze to Michał zobaczy! Ja pierdolę! Matko Święta, się napić muszę! Matulo! Laska, i mówię, że to Michał zobaczy! Siema! Pogadałbym z tobą, ale wiem, że jesteś streamerem, więc idę sobie. A, dobra. Pa. No, cześć. No, szedł dziś w koła. Okej. Okej. Ja mam 1500 zł w donatach! Ja, kurwa, to ja kończę live'a chyba. Idę na miasto. Wrzucam wszystko na czerwone, czat. Wszystko na czerwone leci. Wszystko leci na czerwone. Idę do kasyna. Wypłacam pieniądze, które mi daliście. Wypłacam wszystko. Idę do kasyna. I wszystko rzucam na czerwone, kurwa. Albo pomnożę ten majątek, albo przepierdolę wszystko. All in, kurwa, all in. Kurwa, wóz albo przewóz. Ja pierdolę. Serio, biorę telefon, nagrywam, mam relację. Wszystko na czerwone wpierdalam. Dawaj na czerwone i dzielimy się. Spoko, Matuki, tak zrobimy, tak zrobimy. Wszystko na czerwone leci. Nie, ale kończ, leci. O kurwa, najebałem się bez kitu. Coś mi się w bani kręci. Bo, to już zapraszam. Rafał! Toskowski. Co to za gay party, kurwa? Odjebało, że mi odjebało? Że mi odjebało? No odjebało mi. Prawda, mi odjebało. Już mi już dawno odjebało. Już na łeb siadło. Ja już teraz czuję się panem świata. Od kiedy wróciłem na siłownię, czuję, że nic nie jest w stanie mnie zatrzymać. Sky's the limit, kurwa. Najgorsze jest to, że... Kurwa. No odjebało mi, odjebało mi. Idę na Anglię, kurwa. Do rodzinnego kraju. Ileż można w tej Polsce siedzieć, kurwa. W ogóle nie wiem nawet, czy do Wielkiej Brytanii na stałe już nie wrócić, wiecie? Wróciłbym sobie do swojego kraju pięknego, koło Big Bena. To było życie, stary. Hello, my friend! Okej. Okay. Gajcie mi Anglika. Kurwa.
Anglika chce. Hello, my friend! Kurwo, jebana! Ja tym Anglikom też odjebało, kurwa. Nawet Polaka skipują. Co za... Hello, my friend! No kurwa, dziadek, śmieciu jebany! Co? Gdzie Polaka skipujesz, kurwa? Ja pierdolę. Widzicie? Tak właśnie Anglicy Polaków traktują, kurwa. Zobaczył Polaka na Ome, to nie, kurwa, to skipnie. Hello, my friend! No, kurwa. Hello? Yes? Ty kurwo jebana angielska. Ja pierdolę, kurwa. Odjebało ci już od kaski. Kurwa, chłopie, od jakich pieniędzy? Co ty pierdolisz, kurwa? Ja mam na koncie tylko 340 tysięcy. To nie jest dużo. I mówię to powiem szczerze, to nie jest dużo, kurwa. Co to jest? 340 tysięcy. Co to, kurwa, jest? Co ja se mogę kupić za 340 tysięcy? Jakiś zegarek, kurwa, AP na przykład? Zegarek Patek Philippe? Mogę, kurwa, jakieś przeciętne auto kupić? No ale co mi, kurwa, to da? No to jest mało pieniędzy, kurwa. Ja pierdolę. Nawet dobrego mieszkania nie kupię, kurwa. Tragedia, tragedia. Chłop napisał chyba 34 tysiące. Mordę, nawet tyle nie mam. Nie potrzebuję pieniędzy do szczęścia. Znaczy potrzebuję jak każdy, ale nie potrzebuję nadmiaru. Dobra, kurwa, jak już teraz mi jakiś Anglik skipnie, to sprzysięgam, że mu wykurwię frajerowi. Siema, siema, Matuki, dzięki jeszcze raz za tutaj olbrzymie wsparcie, przyjacielu. Wygranych życzę, trzymaj się. 3K na głowę starczy? Nie, no bez przesady, za 3K to ciężko. I chuj, wracam do Polski, albo do Rumunii idę. W jakim języku Rumunię, kurwa, mówią? Już tak. To gdzie jest kurwa Polska jebana teraz? Polska, Polska, biało-czerwoni, Polska. O kurwa! Czekajcie. Jakub Majorek przesyła 2,28 zł. Ja mam pomysł, czekajcie. Rafał, 5 razy mnie pominąłeś, a ja mam ci coś ważnego do powiedzenia, powinieneś mi to wynagrodzić. Dziękuję, byku, no nie wiem co mam ci powiedzieć, musisz krzyczeć, żeby ci nie skipować. Mam pomysł. Jakieś ogłoszenia lokalne, bomba i kurde. A to nie jest jakiś portal do ruchania się chyba. Jakieś randki są. Chciałem jakiś telefon wykonać, ale te laski chyba nie podają numerów do siebie. Tatek, jakiś kontakt mailowy tu jest, kurwa. Na jakimś lento.pl, kurwa. Zobaczmy. Ta, te szmulice jebane maila podają. Ja pierdolę, co za kurwy jebane. Ej, co to jeszcze? Gdzie mogę zadzwonić? Zobaczę na Roxę, czy się uda. Serio, bo ja potrzebuję bliskości. O, do Ani zadzwonię. Pliki, 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 odliczenia, mam odciski. Dominika przesyła 25 zł. 100 lat trafciu. Dzięki, dzięki, dzięki Dominika za 25 zetka, za życzonka, dziękuję, dziękuję.
akceptujecie. Dzięki, buziaczek dla ciebie. Pliki, pliki, odliczenia, mam odciski, rękawiczki, bo odciski mają na policji. 27 groszy. Siemka mordziaty, 100 lat, pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję, wzajemnie, jakkolwiek to brzmi, ale wzajemnie też 100 lat, wszystkim wam życzę 100 lat, bo życie jest fajne. Ciężkie jest życie, ale fajne. Dziękuję. Ale czekaj, muszę to w Rumunię zmienić. Polska. Gdzie jest kurwa Polska? Na P pewnie. Czekaj, bo alfabetu nie znam. Ja pierdolę. Gdzie jest P? A, B, C, D, E, F, G. Kurwa, przegłos jakiś mi leci. Tu jest. Nitro jest u siebie w pokoju, byku. Powiedział, że jestem bez bekiem i nie będzie streamował ze mną. Nie wiem czemu. Sergiusz jest dziwny. Wyszedł, powiedział, że jestem bez bekiem. Serio, stary. Dupa, kurwa, chuj! Ja pierdolę. Co za kurwa zjeb. Ziomek leżał z dziewczyną na plaży, powiedział dupa, kurwa, chuj, się przełączył. Ja pierdolę, jaki zjeb pierdolony. Na chuj się chowasz, ty? Ja się nie chowam, bo tu idę spać. No, ty trochę nudna jesteś, nie powiem, że nie, ale to elo. Raska kaptur zakłada, kurwa, siedzi jak jakiś krasnal pierdolony. Jotka na czacie, jebać te kurwy, kurwa, zrogowaciałe. Co wy odpierdalacie, kurwa, na tym portalu, kurwa? Siedzisz, kurwa, dziwko jebana w kapturze, chuj wie o chuj ci chodzi. Ty lampucero jebana. Ci kurwa splunął na oko. Drama, kurwa. Siema. Albo nie. Albo za młoda. Jotka, no i w porządku, tak powinno być. To też za młoda. To ja. Skąd jesteś? A że ja sobie jak gadałem z wami przez chwilę. Skąd jesteś i chuj? Jestem ładna, chłopcy mnie nie skipują się, ma. Skipują cię? Nie, śmieję się, że laski myślą, że taki koks jak ja ich nie skipnie, nie? Nie no, świruję. Co tam? O, wyglądasz jak obrzezana kurzofretka, więc to w sumie nie dziwi. A jestem obrzezany, tak się składa, pokazać ci? Też jestem obrzezany, jestem Żydem. Wiem. Nie, serio mówię, serio. Tak? No, jestem obrzezany. Ale wygodnie, nie? No nie wiem, czy wygodnie, bo zawsze nie miałem skórki na chuju. No i wygodnie. A co, twoja dziewczyna jest obok? To moja siostra. A weź ją pokaż na chwilę. Chcesz? No wstydzi chodź. Się, wiesz? No weź kamerkę przesuń, jesteś mężczyzną, pamiętaj. O, lepiej nie. Kurwa, co, ona w samej, ona bez gaci siedzi? No gacie są, ale już są takie cienkie raczej, nie? Same majteczki? No. Nie są. Wiesz, bo to step sister. A, widzę, że są majteczki, fajne majteczki. A ile ma lat? Nie wiem, musisz się zapytać. Nie no, ile ma lat? No normalnie pytam. 16. Kurwa, ja też. No, wiem. Dzisiaj twoje 16, nie? No, ale nie, sorry, jakby była zainteresowana, to jestem singlem. Tak, ja wiem. Mam 16, serio. No ja wiem, ja też. A ładna jest? No. Ale serio? No. Umówimy się? Z chęcią. Mówi, że jest chętna, okay. Żebyś do niej na Instagrama napisał. Okej. Okay. Mogę ci podać, jak chcesz. Albo ona do ciebie napisze. To ona do mnie niech napisze. No. Okej. Okay. Dobra, nie przeszkadzam, nie zamulam, bo będzie skipeta. Trzymaj się, siemano. Ekipa Elo, elo, siema. Przesyła 2 zł i 91 Kurwa. Groszy. Wbijać na kanał Ekipa GD Południe. Co ty pierdolisz, kurwa, chłopie? Jaka ekipa, kurwa? Nie wiem, ja się najebałem już. Ja nie lubię tak żyć, kurwa. Ja chuj mi to na alkohol był. Tyle siana wydałem na wódkę, która jeszcze mnie wkurwiła, nie pomogła. Nie wiem, czemu Polacy piją, kurwa? Idzie taki jeden z drugim na miasto, potem żyga pod siebie, liże kobiety, w ogóle jakie to jest obrzydliwe. Jak można podejść i przelizać, kurwa, obcą kobietę?
Ja pierdolę! Nigdy w życiu nie poznałem kobiety, jeżeli nie poznałem jeszcze jej rodziców przedtem. Serio, Polacy są tak obleśni. Matko święta, wiecie ile jest w ogóle zarazków na języku? Jak myjecie zęby czasami, nie? Kurwa, też jak plujecie, to jest żółte? No kurwa, powinno być białe, bo pasta jest biała, jest żółte. Ja nie poznałem kobiety nigdy w życiu na pierwszym spotkaniu. Jezu, jakie to jest disgusting. A jeszcze ja to ścipę liżę. Kurwa. Nie poznałem kobiety nigdy w życiu. No i chłop nie jeszcze jakiś puszcza. Co za tęga kupa. Jezu, dobrze, że Żydem jestem. Serio. Kurwa, usiądę serdecznie. Siema, byku. Co ty, najebany? Najebany. Siema, byku. Najebany. Ty najebanego nie widziałeś, przyjacielu. Czyli podpity. A twoja podpity. Sarenka obok? Sarenka. To jest Łania, przyjacielu. Sarenki są w przedszkolu. Jeszcze. Łania, okej. Okay. A to możesz na chwilę wyjść z pokoju, bo chcę ci Łanie podrywać? Stary, jak dasz radę przekonać mnie w dwóch zdaniach, albo nie, zaskocz mnie i wyjdę. O kurwa. Krata piwa dla ciebie. Koteł 333 przesyła 2 złote i 14 groszy. Nie piję. Nie piję. Najlepszego trzyjka. Ja też nie. Dzisiaj wyjątkowo tylko, bo wkurwiłem się na życie, przegrałem w kasynie dużo, ale normalnie też nie piję. Moja Łania nie lubi hazardistów. Wiesz dlaczego? Nie. Bo stawiają na kartę nie tą, co potrzeba. Ja stawiałem na dobrą kartę, bo grałem na ruletce. Ale przegrałeś. Ale mało. Nieważne, przegrałeś. A to 500 000 tylko, no to bez przesady. Nawet jakby to było 50 zł, to nie chodzi o to, jaka kwota. Chodzi o to, że przegrałeś, a moja Łania nie lubi przegranych, tylko zwycięzców. Ale w życiu wygrywam, z Kajtałerzem mieszkam. Możesz mieszkać nawet w Pałacu Kultury na samej górze. To nie chodzi o to, gdzie mieszkasz, tylko kim jesteś. Jestem prawnikiem. Nie z zawodu. Kim jesteś jako człowiek? Kurwą. No właśnie. Ale dobrze, masz przynajmniej tą świadomość. No mam. A teraz wyjdziesz? Nie, bo jeszcze mnie nie przekonałem. Bartki przesyła 2 zł i 63 grosze. Ale to dobrze, prawnik zawsze oszukuje ludzi, okej. Okay. Był za pieniądze. Legalnie, okej. Okay. No grunt to dogaduje... pieniądze. Tak, dogaduje się za plecami o rzeczach, które się kupuje za pieniądze, a niektóre stanowi to, co się nauczy w życiu. Albo w szkole. Tylko pieniądze mają znaczenie. Ale masz kurwa fart. Mama dzwoni. Czemu ma farta? Bo wyjdziesz. No muszę wyjść. Przeznaczenie. Siema Łania, co tam u ciebie? Czemu się nie pokażesz? Koleżanko. Cip, cip. Cip, cip? Tak mówisz do kobiet? No, jak nie wiem jak inaczej zagadać, to cip, cip też jest dobre. No nie, to błąd. Kiedyś jak byłem dzieckiem, to tak do kur mówiłem, a dziewczyny to takie no są właśnie. Jak kury. No jak kury. Zobaczę takiego koguta jak ja i się rzucają. To było dobre. Aha, widzisz. To było dobre. Małżeństwem jesteście? Dobra. Nie jesteśmy małżeństwem, to moja koleżanka. Koleżanka. Koleżanka taka nieśmiała trochę, co ona ci się pokazać nie chce. Oj, myślę, że jeszcze by cię zaskoczyła, ale nie chodzi o to, że się nie chce pokazać, tylko jak coś robi akurat właśnie w tej chwili. Okej, okay, okej. Okay. A wy czym się zajmujecie? Nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość, przyjacielu. Czemu w przyszłość? To nie jest przyszłość. Nie no, pytam czym się zajmujecie, nie i tyle. To pytania z serii intymna, a my cenimy sobie prywatność. Nie wiem, intymne to są rzeczy, jakbym zapytał, nie wiem, co cię w seksie pociąga, a nie czym tak? się zajmujesz. No to jest intymne. A jak zajmuję się prowadzeniem burdeli, to będzie to dla ciebie praca intymna dalej, czy będzie to dla ciebie zwykła praca i będzie musiał przychodzić do seksu w gościu? To będzie taka praca, dzięki której nie będę w końcu prawiczkiem, więc bardzo, bardzo słusznie. Więc myślę, że intymne to było jak najbardziej trafne stwierdzenie. Czyli prowadzisz burdele.
Nie. A, szkoda. Chodzisz do burdeli? No, bywałem. Współczuję. Czemu? Ogólnie ten, ćwiczysz ten? Ćwiczysz coś, że taka koszulka, czy tak przypadek? Dostałem od dziadka. Jak odchodzi na tamten świat, to mnie zostawiłbym mistrzem Muay Thai w Shingstu po judowej Japonii. Uwierzysz? No, ja wierzę we wszystko, co ludzie mi mówią. Czemu mam nie wierzyć? No i dlatego właśnie... Dlatego właśnie spotykamy się tu, gdzie się spotykamy. Ty robisz streama, my gadamy. Skąd wiedziałeś? Próbujesz pociągnąć gadkę, bo jesteś przewidywalny od samego początku. Poza tym nie zamknąłeś japy na dłużej niż 3 minuty, to znaczy, że ciągniesz gadkę. No, w sumie masz rację, masz rację. Jesteś spostrzegawczy, więc szanuję. Dobrze. Ale możemy kontynuować, bo zawsze jestem ciekaw, co twoi mili na czacie chyba, który gdzieś... Co piszą? Że jesteś policjantem. To dosyć częste stwierdzenie, wiesz? Ale że po twoim zachowaniu, tak? Nie, ja nie wiem, czym się sugerują, to może zapytaj ich, to bym się chciał dowiedzieć, ja teraz od nich. Zanim oni zadadzą kolejne pytanie tobie, żebyś zadał mnie. Znaczy, podali mi twoje imię i nazwisko, nie wiem, czy trafne. Dobra. Sebastian Ziółek. Nie mówię, jak mam na imię. Sebastian. Czyli dobrze powiedzieli, tak? Nie, mam Krzysiek tak naprawdę na imię. Okej. Myszku, przepraszam. Co się stało? No nie wiem, jakiś alkohol. Koseczkę może jeszcze jedną to wszystko. Właśnie też mam alkohol, bo dzisiaj urodziny mam i tak sobie siedzę, gadam z ludźmi, piję. Naprawdę? Które? 23. Który jesteś rocznik? 97. A ty? A jak myślisz? No wstawiałbym tutaj za... 9-0 bym powiedział gdzieś. Co to za różnica, skoro i tak sugerujesz się tym, co piszą ci na czacie, więc... Nie sugeruję się, nie powiedziałem, że tym się zajmuję. Zapytałem, czy mają rację. Zapytaj, skąd to imię i nazwisko, albo dlaczego, czy podobny, bo ciekaw jestem, bo w ogóle pierwszy raz słyszę to nazwisko, poza tym... Nie wiem, ale już policją... powiedzieli, ale mówiłeś, że nie pijesz. Mają rację. Tak. Nie piję. Tu już pękło 5 flaszek, wiesz, bo mój kuzyn, mój kumpel, moja koleżanka, bo ona mieszka 100 km ode mnie, jest u mnie na weekend. Takim stresze na biegu. Ale nie jestem policjantem, a będą wiedzieli tylko ci. Detektywem. Którzy będą wiedzieli, co to jest. No, ja wiem, co to jest. No więc myślę, że kwestie policji mamy z głowy. No, można tak powiedzieć. Okej. Okay. Zła ocena jednego z. Czterów. A to dużo osób taką tutaj dało. Co się mówi? Taką opinię. Opinię. Mówili, że albo wojskowy, albo policjant, albo ten, albo detektyw. A teraz mówią, że masz Apple Watcha na nodze. To żeby rozwiać już naprawdę te wszystkie wątpliwości. To pokażę im, jak wygląda iPhone 15 od wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To takie specjalne urządzenie. Służące do? Okej. Okay. Myślę, że mało kto już ma stacjonarny telefon w domu i to jeszcze bez guzików. No nie wiem, taki designerski, nie? A jak to działa? Bo ja ciekawy jestem, to co jakiś czas po prostu do ciebie dzwonią, sprawdzają, czy w domu jesteś, o co chodzi. No bo chyba mają przez bransoletę, nie? Ta bransoleta ma taki chip zjebany, wiesz, a ten telefon ma kartę. Przychodzą, robią ci pomiar w domu, całej chaty musisz chodzić przy wszystkich ścianach, wszędzie, na balkonie, przed domem, znaczy przy drzwiach. No kumam. Koło łóżka i tak dalej. A w tym telefonie w środku jest żyroskop. Jak go podniesiesz albo ruszysz, to automatycznie wysyła sygnał do nich i za 10 minut są u ciebie na chacie. Dlaczego dotykasz telefon? Nie masz prawa nawet skórzu przeczyć. Aha, okej. Okay. Mają też prawo do ciebie przyjechać między 22 a 6 rano, bez zapowiedzi, zrobić ci alkomat, testy narkotykowe i w ogóle przyjeżdżać do ciebie, kiedy im się tak naprawdę nie podoba. Czyli masz zakaz picia w domu siedząc, tak?
Tak, teoretycznie tak. To pojebane ty. Pojebane. To nie pojebane, to jest kara, więc tak no naprawdę... No dobra, ale wystarczającą karą chyba jest fakt, że siedzisz w domu, nie? To jakby przejeżdżanie z alkomatem jest na mnie dziwnie, ale spoko. Wystarczającą karą jest to, że skazują cię w Polsce za to, że ktoś coś powiedział, a nie za to, że cię na czymś złapali albo coś ci udowodnili. To jest największą karą. To prawda, jest to przejebane. Rozumiem, że z pomówienia. Artykuł 60, tak. No, domyśliłem się. No nic, no co ci mogę powiedzieć? Co ci mogę powiedzieć? No tak szczerze, chujowa sytuacja, nie? Chujowa sytuacja. Znaczy najgorsze jest to, że to może każdego spotkać, no bo pomówienie, no... No nie wiem, teraz ciężki temat. Ciężki temat. Teraz to, co powiedziałeś, było bardzo mądre. Właśnie każdego to może spotkać. No to prawda, jak najbardziej, jak najbardziej. Każdego jednego. To tak, jakbym teraz powiedział, że ty na tym streamie dotykałeś małej dziewczynki i mają cię skazać za molestowanie tylko dlatego, że tak powiedziałem. Nieważne, czy znaczy, ktoś ja wiem, wiem, do czego zmierzasz, bo znaczy ogólnie to samo jak pomówienie, jak zniesławienie jest słabe, mi też się zdarzało słyszeć, że nie wiem, że jestem pedofilem, powiedzmy, bo sobie jakieś lasce powiedziałem, kurwa, 17-letniej, nie wiem, że ma... Nie wiem, kurwa, że... Fajne cytki jest jedną dupą, bo wygląda na 22 lata i chętnie by się no, wyruchał, jakby się no powiedzmy. Na ulicy. To... I jest to zwykłe pomówienie, jest to nieprawdą i szczerze jest to chujowe, tak? No ale jest, taki jest świat niestety. Nie, jest chujowe, wiesz co, że w Polsce jak jesteś niewinny, to ty musisz to udowodnić, a nie to oni ci muszą udowodnić. Ale nie tylko w Polsce, trochę, no... tak jest wszędzie. Nie. Wiesz jak jest na przykład w Holandii? Żeby w ogóle przyjechali i zapytali cię, co jest nie tak, to muszą cię pomówić co najmniej 3 osoby, bo tak to nie w ogóle nie podejmują śledztwa. Mało tego, jak masz wyrok taki jak na przykład ja, czyli do roku czasu, to chodzisz do paki na przykład się tylko przespać od 22 do 6 rano, reszta dnia jest dla ciebie. Paka, okay. Co? Okay, nie wiedziałem. No ale generalnie długo już siedzisz, a mówisz, że na rok poszedłeś? Ja nigdzie nie poszedłem, znaczy, ja jestem w domu. No spoko, no ale siedzenie w domu też jest męczące, nie? No nie, ja załatwiłem sobie wyjście codziennie od 8 do 18, mam wolne od poniedziałku do soboty, w niedzielę od 10 do 14. A nie, to spoko, to tak szczerze da się względnie normalnie żyć, uważam. Jest to do ogarnięcia. No, na pewno lepiej niż iść do Mamra. Nie chodzi o mnie, chodzi o moją mamę, złamałbym jej serce. Poza tym myślę, że to była moja największa porażka życiowa. Iść siedzieć za coś, czego nie za co nie masz z czym... Innego. Znaczy, tak, dobra, nieważne, czy coś zrobiłeś, czy nie, ważne, czy ci to udowodnili, taka jest prawda, to czy jest faktem, nie? Domniemanie niewinności, dopóki cię nie skażą i nie udowodnią, jesteś niewinny. No to prawda, to prawda. Nie licząc pieniędzy za co, chcesz powiedzieć za co, czy nie? Tak ludzie pytają, to... Za grupę, za przemyt, za wprowadzanie jakichś tam środków do obrotu i tak dalej. Później spadła grupa, więc zbili tam... Ja... Płaciłem poręczenie, więc mi przeliczyli dużo pieniędzy, wiesz, zawinęli mi 30 tysięcy poręczenia, no i 25 za adwokata, no to razem jestem 55 w plecy już na dzień dobry w tym roku, tak? No, bo powinni mi to oddać, bo w pierwszej instancji mnie uniewinnili, w drugiej mnie skazali, złożyłem apelację, apelację odrzucili, podtrzymali wyrok z drugiej instancji i koniec. Dalej jest tylko sąd kasacyjny. Czeka się na wyrok 1,5 roku, masz 2 tygodnie nastawienie się do zakładu karnego. No ale przynajmniej środki miałeś, tak. Nie? Nie musiałeś pożyczać. Nie. No to przejebane. To przejebane. Nie, miałem środki, nie musiałem pożyczać. No. Okay. To chociaż tyle, nie? Zawsze coś. Bo to jest rzecz, jak trafi. Wiesz, że dla niektórych ludzi 50 tysięcy to jest wyrok już, tego czego się nie mogło odkuć. To jest słabe, nie? Stary, tak działa aparat państwowy w Polsce, że najpierw zabiorą ci wszystko, co masz, a później będą się zastanawiać, czy zrobili właściwy ruch. A na koniec zrobią wszystko, żeby ci tych pieniędzy nie oddać, nawet kiedy się pomylili, bo państwo się nie myli i nie przyznaje się do błędu. To jest oczywiste też, że było już dużo przypadków, gdzie ludzie wychodzili po czasie i walczyli o odszkodowanie i potrafili nie dostawać, albo dostawali śmiesznie niskie, nie? No nie wiem, no to jest ciężki temat, jakby nie bardzo wiem, co miałbym powiedzieć. Nic, bo nie przeżyłeś tego. Nie chodzi nawet o to, że muszę tutaj siedzieć, chodzi o to... Jak wpada ci centralne biuro śledcze do domu, oni nie pukają i nie mylą adresów. Przeżycie rodziny i straty moralne, które ponosisz. I nikt ci tego nie odda, ani w pieniądzach, ani w niczym innym. Rozumiesz? No myślę, że kumam. No, no nie wiem, co mam powiedzieć, stary. W każdym razie życzę szybkiego powrotu na wolność, tak? Żeby szybko czas ci poleciał. No i
Jeżeli faktycznie jesteś niewinny, to może się uda pieniądze odzyskać. Co wątpię, ale życzę jak najlepiej. Przecież odsiaduję wyrok, więc to tak jakbym już się przyznał, tak? Nie wiem, stary, serio, ja się na tym nie znam. No jakby nigdy nie interesowały takie tematy, z racji takiej, że mnie to nie interesuje. To jest mój pierwszy wyrok w życiu, rozumiesz? Pierwszy raz jestem w życiu za coś karany. Nie mam ani zawiasów, ani grzywny, tylko mam od razu 11 miesięcy bezwzględnego więzienia. Rozumiesz? Jaki absurd w ogóle? Z dowodu poszlakowego, czyli nikt cię nie widział, nikt cię nie słyszał, nic nie znaleźli, nic nie wzięli, nic nie widzieli. Ktoś coś powiedział. No rozumiem, rozumiem. Znaczy rozumiem, no, mimo że nie rozumiem. No, no jest to słabe. Nie rozumiesz, bo tego nie przeżyłeś. A takich emocji, zaufaj mi, o 5:30 rano nie zapomina się do końca życia. Mam nadzieję, że nigdy w życiu nie będziesz musiał ich przeżywać. Znaczy domyślam się, serio, domyślam się. W życiu nie lubimy regresu, nie lubimy być niesprawiedliwie oceniani, a to też jest duża skaza na reputacji, nie? Nawet wśród osób, które żyją w twoim otoczeniu. No widzisz, na reputacji skaza, jak z wyglądu już mnie ocenili na policjanta, także czasami zanim się odezwiesz, to musisz już nadrabiać i tłumaczyć komuś, dlaczego nie jest tak, jak myśli, zanim jeszcze cię pozna i oceni, jakim jesteś osobą obiektywnie. Tak jak zobaczycie po tym, jak się zachowujesz i w sytuacjach, w których się znajdziecie, nie po tym, kurwa, jak wyglądasz, ani co mówisz, bo to gówno znaczy. Okej. Okay. A co mówisz, co piszą czytelnicy? Może zadają jakieś pytania? Mówią, że jesteś Krzysztof G. i masz 38 lat. Nie, jestem Krzysztof K. i mam 31 lat skończone, bo skończę 32 dopiero w grudniu. Jestem 88 rocznik i jestem z Łodzi. Dla tych, którzy nie wiem. Ktoś napisał, że ten, jak jest w więzieniu, ale z tego zrozumiem, nie siedziałeś w więzieniu, tylko dostałeś od razu wyrok w mieszkaniu, tak? Nie, dostałem list do paki, ale musiałem sobie załatwić mieszkanie, bo to się odbywa inna sprawa i sąd decyduje, czy nadajesz się do tego, żebyś mógł sobie odsiadywać ten wyrok w domu. Może ci zrobić, mieć zły humor i na przykład powiedzieć, że nie, dzisiaj mu nie pasuje i coś tam, bo mu nie pasuje. No rozumiesz? To ile w sumie siedziałeś czasu w więzieniu? Ja? No. Nigdy nie siedziałem. Nigdy nie zamierzam siedzieć. Chyba mało w to zamierzam. Ziomek napisał, sprzedał koleżków i dostał wyrok w domu. Ja pierdolę. Powiedz temu koleżce, nie, on mnie słyszy na pewno teraz, prawda? No słyszy jak najbardniej. 4000 osób cię słyszy. 4000 osób mnie słyszy. To powiedz, albo to słuchaj głąbie, który napisałeś te słowa. Nie masz pojęcia o tym, jak było, co było i dlaczego jest tak, jak jest. Więc daruj sobie swoje, kurwa, wywody i domysły, bo działasz identycznie jak aparat państwowy. Nie wiesz, a skazujesz. Więc wykurwiaj stąd, bo to nie miejsce dla ciebie. Przełącz go już, no kurwa, nudno. Dziękuję. A to nigdy w internecie nie byłeś? To właśnie chodzi o to, żebyś mieszkować. No nie wiem, ludzie piszą, tylko ktoś napisał, że... Znaczy ja się rozumiem twoje oburzenie, bo najbardziej też na twoim miejscu bym był wkurwiony. Niemniej jednak to internet tak działa, że ludzi bawi to, że dajesz się komuś sprowokować. Nie daje się nikomu sprowokować, po prostu czasami trzeba wytłumaczyć i użyć słów, które należy użyć, słów, których należy użyć w momencie, kiedy ich należy użyć. Ale nie, zupełnie szczerze, okay. zupełnie szczerze, obiektywnie zgadzam się z tobą. Jak mnie może oceniać jakaś osoba z internetu, która nie ma kompletnie pojęcia, kim jestem i co przeżyłem i dlaczego to przeżyłem i jak było, a on mi będzie mówił, co zrobiłem i dlaczego jestem w domu. To jest ocenianie kogoś, a nie sugerowanie, ani zapytanie. To jest stwierdzenie. No kumam. Nie no, w pewnych kwestiach się z tobą zgodzę, no po prostu. Zgodzę się w pewnych kwestiach. Dobra, macie jakieś pytania czy nie? No nic ciekawego tu nie ma, no tak czat zapierdala i tyle. Dajcie jakiegoś donata na urodziny, a nie kurwa piszecie na tym czacie jakieś farmazony. Ja pierdolę, no właśnie, czat. Które dzisiaj urodziny? 23? Twoje? 23, no. Dlaczego spędzasz je przed monitorem, a nie z najbliższymi? Od tygodnia mieszkam we Wrocławiu. Przeprowadziłem się. Nowe miasto. Znam tutaj niewiele ludzi. Mieszkam u kolegi właśnie. U kolegi mieszkam. Mieszkałem sam większość czasu, ale stwierdziłem, że chcę zmienić otoczenie.
Siepole w centrum koło Grunwaldu, gdzie mieszkasz? Znaczy nie powiem ci gdzie, bo też ludzie słuchają, o co chodzi. Nie chcę mówić, bo to nie jest moje mieszkanie. Jasne, rozumiem. No ale generalnie blisko centrum mieszkamy. Do centrum jest blisko. Jestem tu od niedawna, zdążyłem zobaczyć tylko tyle, że tu są niezłe imprezy. I laski są strasznymi kurwami. Tak jak mówię, znam tutaj w sumie trzy osoby. W sumie znam trzy osoby, więc nie, nawet gdybym chciał spędzić czas na mieście, nie miałbym z kim. Poza tym to też, jakkolwiek to brzmi, a brzmi to pewnie dziwnie. No i lubię robić to, co robię. To jest moja praca, ale też jakaś tam przyjemność. Sara tak? Przesyła 2 złote i 14 groszy. Więc się to przyłączysz ty już go. Rozumiem. Potem nie ukrywam, że też przy okazji zarabiam na tym, nie? No to na pewno cię dosyć mocno motywuje, bo nic tak ludzi nie motywuje w życiu jak pieniądze, bo mają jeden wspólny mianownik. Znaczy, na pewno mnie to motywuje jak najbardziej, ja nie mówię, że nie, bo musiałbym być kłamcą i hipokrytą, żeby mówić, że tak nie jest, bo wszystkim nam zależy na pieniądzach, na zdrowiu, na szczęściu, na rodzinie. No wszyscy mamy podobne wartości na koniec końców. Wszystkim nam zależy na lepszym życiu i na lżejszym życiu, a akurat pieniądze je umożliwiają, więc... Jak najbardziej, zgodzę się w 100%, jak najbardziej, więc jasne, to też mnie motywuje. Niemniej jednak nie do końca masz rację, bo zdarza się, że robię coś, z czego nie ma pieniędzy, a i tak siedzę i to robię dla czystej przyjemności, nie? Jakby ja mam trochę tak, że kiedy sobie nie streamuję, owszem, mogę sobie zorganizować czas, nie wiem, wyjdę na miasto, nie wiem, pójdę na siłowni i tak dalej, ale koniec końców w trakcie dnia czuję, że się nudzę i to jest coś, co potrzebuję robić, może nie w nadmiarze, ale w jakimś stopniu muszę to robić, bo już się przyzwyczaiłem, popadamy w jakieś nawyki w życiu, nie? Jak codziennie ćwiczysz, to chujowo ci się żyje bez siłowni na przykład. Jak codziennie robisz streamy, to też ci tego brakuje i potrzebujesz kontaktu z ludźmi, bo to też jest kontakt z ludźmi koniec końców, nie? A kiedy wiesz... Kiedy przyginasz i robisz ich za dużo, albo idą w niewłaściwą stronę, albo są niewłaściwie prowadzone, albo ich jakość spadła o tyle, że nawet nie zdążyłeś zauważyć, jak bardzo. W momencie, w którym czuję, że już jestem zmęczony tym, że myślę sobie, kurwa, nie chcę mi się tego robić, a jednak to robię z czystego przymusu, z czystego jakiegoś tam przyzwyczajenia. Zapytaj, czy mydło w plynie, czy w kostce. I wtedy już wiem, że przyginam. Bo mi się daje, że powiedziałeś, że w życiu są ważne pieniądze. Oczywiście, że są ważne pieniądze, ale jest jedna rzecz ważniejsza od pieniędzy. Są ważne pieniądze w ogóle. Wiesz, co jest w życiu ważne? No, co jest ważne? Zdrowa rodzina. No, to jest najważniejsze, ale rzeczy ważnych jest wiele. Prawdziwi bliscy przyjaciele, ludzie, na których możesz jasne, liczyć. Ale nie, zgodzę się z tą w 100%, tylko bądźmy szczerzy. Kiedy masz przyjaciół, kiedy masz rodzinę, zdrową rodzinę, kiedy sam jesteś zdrowy, kiedy masz swoje hobby, zainteresowania i tak dalej, to pieniądze też są dopełnieniem tego szczęścia i potrzebujesz tej całej gamy po to, żeby to wszystko złożyło się w ogólnie rozumiane szczęście, nie? W ogólnie rozumiane szczęście, wiesz, jaka gama musi się złożyć? Taka, że jak nie będziesz miał już w ogóle tych pieniędzy, to masz nie ludzi, będziesz którzy patrzył... pomogą i tyle, no to oczywiste. To jest oczywiste. No, oczywiste? To nie jest takie oczywiste, bo często się ma przyjaciół, którzy są pół życia przed tobą tylko dlatego, że mają z ciebie korzyść, albo tylko dlatego, że nie spotkałeś się z nimi w sytuacji, kiedy będą bez wyjścia i będą musieli pokazać swój prawdziwy charakter. Masz rację, chodzi mi, że oczywistym jest to, że każdy tego by chciał, nie? Ale masz rację, ogólnie na ludziach za bardzo polegać nie można, ja tam mam parę osób w życiu zaufanych, ale do większości Bebus osób podchodzę zawsze sceptycznie, jestem sceptykiem groszy. Dużym. HTTPCBSP. Ja w ogóle nie ufam ludziom. Ja w ogóle nie ufam ludziom. Prawie 20 kg. No ja zależy komu i w jakich kwestiach. Dzięki za donate'a, byku, piątka dla ciebie. Chyba ziomek jakiegoś linka do artykułu wysłał prawie 20 kg narkotyków, nie trafi na rynek, że to o tobie. Tak obstawiam. Na jakiś artykuł też podesłał. Sarka, a przesyła 2 złote i 14 groszy. Przełącz napisz sobie na Instagramie. Sama do mnie na Instagramie napisz. Sama do mnie napisz, kurwa. Co ja jestem? To ty w dzisiejszych czasach to kobieta podrywa mężczyznę, nie mężczyzna kobietę. Dobra. A propos kurwy, Wrocławiu. Kurwy są wszędzie. Ale jak już będziesz wychodził na to miasto, to idź sobie do takiego lokalu, który się nazywa... Nie Lordis, czekaj. Kurczę, on jest czynny całą dobę. Nie mam pojęcia, mówię, nie ogarniam. Kurwa, no zapomniałem, jak się nazywa. Świetny lokal, wiesz, do 23 nic się nie dzieje. Byłem autentycznie kilka razy. Do 23 nic się nie dzieje, a o 12 w nocy się czujesz, jakby było popołudnie. Wszystko zajęte, ciężko przejść przez bar.
To piątek, poniedziałek czy wtorek? Znaczy ja ogólnie zauważyłem, że Wrocław to jest takie miasto, które strasznie żyje nocą. Jakby jest tu mnóstwo osób. Jasne, kurwy są wszędzie, zgodzę się z tobą jak najbardziej, takie mamy czasy. Niestety, bo nie szukujmy się, fajnie jest poruchać laski, ale w końcu przychodzi taki okres w życiu, kiedy myślisz sobie, kurde, fajnie byłoby poznać normalną, ogarniętą dziewczynę, która jest inteligentna, ładna, ambitna, lojalna i tak dalej. I kiedy wychodzisz i widzisz te kurwy, to... Spędzić czas, te wszystkie jej wartości, wiesz, żebyś musiał z nią spędzić czasu, żeby poznać te wszystkie wartości. No to jest oczywiste, ale jeżeli już od samego początku jest taka Kacper niefajna, to wiesz. Kacper przesyła 3 zł i 57 groszy. W dzisiejszym donate powiem alfabet A, O, niefajna. B, C, ciekawe podejście do kogo. Spierdalaj z tym donatem, ale dzięki, F, no, byka. G, H, I, J, K, co to jest ten donate? Co to chodzi? No pieniądze coś wysyła. N, I coś pisze. Uzamknięte. P, Q, R, S, A to... Mamy jaką oglądalność? 4000 widzów, tak? X, no 4000 osób. Z, Z, Z. Całkiem niezły wynik masz, czyli streamujesz od jakiegoś czasu i masz jakichś stałych oglądających. No, streamuję od 3 lat mniej więcej. O kurwa! Od 3 lat, a to nazywasz się jakąś? Przesyła 2 zł i 28 groszy. Dzięki Samku, dziękuję bardzo, piątka, dzięki. Take fan na YouTubie, sobie to sam jakieś takie streamki robię właśnie, bardziej lifestyle'owe. Też ja lubię, znaczy ja mam taki czarny humor, taki humor bardzo chamski, bezpośredni, ale też lubię ludzi w jakiś sposób motywować do tego, żeby swoje życie zmieniali, tak? Bo dużo osób dzisiaj jest strasznie nieśmiałych, na przykład młodych, zwłaszcza osób. I staram się właśnie w jakiś sposób też na swoich doświadczeniach mówić ludziom, żeby zmieniali swoje życie. Może to nie jest główny cel transmisji, niemniej jednak czasem się zdarza, że do mnie napisze i powie, że kurde, zajebiście, dzięki tobie, nie wiem, poznałem dupę czy coś, przełamałem się, więc zawsze jakiś to plus za sobą niesie. Bardzo dobrze. To jest takie bezinteresowna pomoc przy okazji zarabiania pieniędzy, super. No nie można mówić o bezinteresownej pomocy, kiedy przy okazji mam pieniądze z tego, ale robisz to głównie streamując dla pieniędzy, a że przy okazji komuś coś podpowiesz. Znaczy nie powiedziałbym, że streamuję dla pieniędzy, bo jest to półprawdą. Faktem jest, że gdybym nie miał z tego pieniędzy, jakby kogoś to robiłbym dużo mniej. Robiłbym to nadal, ale rzadziej. No tak, nie pracuję gdzie indziej. Więc robiłbym dalej to samo, tylko rzadziej, więc nie do końca jest prawdą, że robię to dla pieniędzy, bo gdybym robił to dla pieniędzy, to ja mogę z tego dużo więcej wycisnąć, gdybym chciał. Bardziej robię to, bo też lubię. Ktoś, kurwa, bo spamują Widzew czy ŁKS? Widzew czy ŁKS? No. Nie kibicuję. Ja też nie kibicuję. Szczerze, nikomu nie kibicuję. Zawsze miałem w piździe wszystkie kluby. Dla mnie to strata czasu. Lubię zarabiać pieniądze, a nie chodzić i szukać. Chuja do dupy. No ja mam podobnie. Nie. Na przykład. Ja mam podobnie. Jest to bez sensu. Znaczy ludzie lubią się jakieś tam grupy łączyć, nie? Ale jakoś do mnie to nie przemawia. I nie mieszkam na ulicy Konnej, jakby co nie trafiłeś, byku. Kiedyś tam Sergiusz mieszkał, już tam nie mieszka. No. Przepraszam, mówisz do mnie, czy do jakiegoś... Nie, do widzów. Bo podali mój adres, który się nie zgadza, no. Słuchaj, no podali, że jestem policjantem, że mam 38 lat, teraz dodali artykuł, pokazali mi opaskę, telefon od Ministerstwa Sprawiedliwości, więc no nie da się już bardziej udowodnić tego, co mówię. Zresztą ci, którzy wiedzą i trochę mają pojęcie na ten temat, to na pewno nie trzeba już nic udowadniać. Czekaj, 31-latek z Łodzi, który podszywał się w internecie pod szkolną pielęgniarkę i prosił dzieci o odbierane zdjęcia, odszedł wyrok. Dobra, kurwa, ludzie trolują ostro, ja pierdolę. Ale to nawet zabawne, Czasami się można nawet pośmiać, bo... A można jak najbardziej, jeszcze jak. Ale zobacz, jaka jest ludzka taka chęć albo oczernienia kogoś, albo dodania czegoś, co nie ma w ogóle wspólnego z tematem. Zobacz, gdzie oni to wyszukują, wpisują, interesują się tym już w ogóle prywatnie, rozumiesz? Na własną rękę tego szukają w tej chwili. Zobacz, jak działa logika. Powiem ci tak, siła internetu jest taka, że jeżeli dzisiaj spotykam przypadkową osobę na kamerce, to szansa, że będę wiedział, kim ta osoba jest, jeżeli będę chciał po 5 minutach, to jest 99,9%. Czyli spotykam kogoś, pytam się ludzi, kim ta osoba jest i oni miło mogą znaleźć. Internet jest popierdolony. Na kogo głosowałeś, padło pytanie. O ile w ogóle głosowałeś? Na pana Bosaka.
Właśnie to jest najlepsze, że wszyscy ludzie, którzy znam, głosowali na Bosaka, czyli większość, a koniec końców to procentowo wysoko nie wypadnie. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że ludzie młodzi głównie głosują na Bosaka, a ludzie starsi głosowali na Dudę. Procentowo w skali do czego? Do tych wyborów tylko? Czy no tak, do ostatnich wyborów Konfederacji? Nie, mówię tylko do czego? Znaczy wynik nie był zły, tak? Niemniej jednak wydawało mi się, że będzie nieco wyższy. Wierzyłem w to, że może być nieco wyższy. Ja też, ja nie głosowałem ogólnie, bo tak jak mówię, jestem we Wrocławiu dopiero teraz, więc nie miałem możliwości. Niemniej jednak, gdybym mógł głosować, to żebym głosował na Bosaka, nie? A dlaczego? Dlaczego? Znaczy ja oglądałem dużo wywiadów, bo ja ogólnie w momencie, gdy mam wolny czas, obiecałem sobie, że wolę... Nie interesują mnie wywiady, interesuje mnie twoje obiektywne zdanie jako partii i program i dlaczego cię przekonało. Przede wszystkim jestem też dużym przeciwnikiem kraju takiego... Socjal jest zły, umówmy się, socjal jest zły. Ja sam prowadzę działalność, mnie boli to, że tak dużo mi w podatkach kradną, boli mnie to, że mój sąsiad lepiej żyje przez to, że zabierają mi. Podoba mi się, uważam, że jest to partia mocno patriotyczna, gospodarczo... Jeszcze raz? To narodowcy, więc no, nie ma innego wyjścia. No nie do końca. No tak powiedzmy, jakby no... Większość tej partii to narodowcy. Znaczy no wywodzą się po części z ruchu narodowego, tak? Kolejna rzecz jest taka, że uważam, że prezydent powinien być elokwentny, potrafić się zachować. Uważam, że Bosak też jest człowiekiem, który bardzo dobrze wypadał we wszelkich wywiadach. Zna dobrze wszystkie socjotechniki, co słychać, co widać. Nie daje się prowokować, bardzo dobrze merytorycznie wszystko argumentuje. Więc uważam, że jest człowiekiem, który by się bardzo dobrze sprawdził na wystąpieniach publicznych czy na rozmowach zagranicznych. Potem nie oszukujmy się, prezydent w Polsce nie ma specjalnie dużej władzy. To jest przede wszystkim taka rola reprezentatywna. Nie ma bardzo. Nie ma dużej władzy. Tak naprawdę premier przede wszystkim. Dlaczego tak sądzisz? Dlatego, że dobra, możesz pewne nie wiem. Jakby to ująć. Tak jak masz prezydenta teraz w Stanach, to odpowiednikiem prezydenta w Stanach bardziej jest prezydent w Polsce, czy bardziej jest premier, jeżeli chodzi o możliwości kierowania państwem? No oczywiście, że prezydent, a nie premier. No nie masz racji. Oczywiście, że premier. Dlaczego? Premier jest od czego? Od tego, żeby załatwiać to, czego prezydent nie może zrobić. Ostatnią decyzję właściwą kto ma? Prezydent. Jak prezydent nie podpisze, to nie ma. W Polsce podpisuje i ma małą władzę dlatego, że robi to pod przymusem pana Jarosława. Czekaj, nie swoich pytanie padło, czy znasz Krystiana Maciaszyka, coś takiego? Jezu. Jeżeli jest Krystianów Maciaszczyków, nie kojarzę takiego człowieka. A skąd w ogóle? Podrapałeś się po nosie, a wiesz, że to jest oznaka kłamstwa. Podrapanie się po nosie? Tak. To jest oznaka kłamstwa? I zmieszanie wypisane na twarzy. Jesteś w niezręcznej sytuacji i chcesz nie uciec. Oj, powiem ci, że słabo okazuje emocje, więc myślę, że się bardzo mylisz. Poza tym czytałem tą książkę, pewnie co ty ją czytałeś. Mimika twarzy i zachowania. To nie znaczy, to jest zwykły przypadek. Poza tym na tyle pytań, na które mi zadałeś, dopiero pierwszy raz się po nim podrapałem, więc... Bo pierwszy raz, może pierwszy raz poczułeś... Nie no, spoko. Że usłyszałem imię i nazwisko i... Nie no, spoko byku, Tak, chciałem cię pociągnąć za język, byłem ciekaw reakcji twojej, nie? Nie, spoko. Czyli też grasz trochę w takie nieczyste karty. Czemu nieczyste karty? No bo ciągniesz za język w sytuacji, w której sam nie masz pewności. No nie mam. O co pyta go? Czy w ogóle ktoś taki istnieje? No oczywiście. To sprawa po prostu mnie po moich gestach i po tym, co wyczytałeś w książce. Nie chodzi o książkę. Ja bardziej jestem osobą, która nie kieruje się w życiu praktyką. Potem uważam, że... No tak, doświadczeniem. Uważam, że nie mamy też predyspozycji do pewnych rzeczy wrodzone. Niektóre osoby, nie wiem, pięknie malują, ja bym nie potrafił malować, bo mają duszę artystyczną. Inne osoby potrafią pięknie śpiewać, mają do tego głos po prostu już stworzony. Inne osoby potrafią, powiedzmy, rozumieć innych ludzi, czy dostrzegać pewne schematy, nie? Kutkaj pizdę przesyła 2 złote i 14 groszy. Funkcjonowanie społeczeństwa. Proszę, kutkaj pizdę i skip, proszę. A ty jaki masz dar? No wydaje mi się właśnie, że ja z reguły potrafię rozumieć ludzi. Tak uważam, to jest nieobiektywne, to jest stwierdzenie.
tak myślę. Ale przy tym nie jestem specjalnie empatycznym człowiekiem, więc dzięki temu potrafię dużo rzeczy na chłodno ocenić. Znaczy mi jest żal ludzi czasami i tak dalej, staram się być w porządku. Niemniej jednak nie jestem osobą, która jakoś ma szczególne pokłady empatii. Czyli jakbyś widział głodnego żula, to byś mu współczuł, ale byś mu nie pomógł. Znaczy nie, no to nie do końca, no nie, no bo nie wiem, jak ja akurat... Przykład. Nie do końca, bo jeżeli chodzi o pieniądze, szczerze, ja często ludziom na ulicy pieniądze daję. Zupełnie poważnie. Nie mam dużo pieniędzy, ale mam wystarczająco, żeby komuś tam rzucić coś, nie? Wolę kupić. Raz miałem taką sytuację. Prezydent może zawetować ustawę, ale musi iść poprawki i jeśli Sejm nie zaakceptuje, to jeszcze raz się głosuje. Ja wiem, Kupita, jak to działa, byku. Wiem, jak to działa, byku, ale dzięki za to piątka. Dam ci przykład. Ostatnio miałem taką, bo ja jestem z Lublina ogólnie. Rozumiem jako sytuację, idzie dwóch gości, to było chwilę po pandemii, po zniesieniu tych wszystkich obostrzeń i mówią do mnie, że są głodni, są z jakiejś tam fundacji dla bezdomnych, coś tam, bla, bla, bla. Zdejmuję słuchawki i mówię, kurde, dobra chłopaki, zrobimy tak, ja nie mam pewności, czy wy serio jesteście bezdomni, ale wybierzcie restaurację, jaką tylko chcecie, ja wam kupię po obiedzie, nie, i będzie spoko. Już po ich lekcji widziałem, że są szczerymi osobami, bo powiedzieli, że nie chcą mnie naciągać na pieniądze, że w Żabce coś mi kupił, coś tam. Wiesz, że nie, zjecie coś ciepłego, byliśmy na rynku, wybierz restaurację, gościu, nieważne ile kosztuje, zjesz sobie. Wybrali najtańszą pizzerię, jaka jest, najtańszą, jaka była w Lublinie. Chcieli jedną pizzę, więc kupiłem im dwie, kupiłem tam im jeszcze napoje, też nie chcieli i tak dalej. I jeszcze się okazało, że jedna z tych osób to jest mój widz, to jest osoba, która mnie oglądała, tylko po prostu rodzice mu umarli. I tam nie ma gdzie mieszkać teraz i tak dalej. I szczerze, akurat to mnie poruszyło, bo jak doszło do mnie, że ziomek, który ma 20 lat, kiedyś był moim widzem, tak, siedział też na czacie, oglądał, komentował, a dzisiaj, kurwa, nie ma własnego mieszkania, czy musi ludzi na ulicy prosić o jedzenie, to zrobiło mi się go szczerze szkoda, nie? Poczułem, że kurwa, to może być każdy z nas. I też poczułem w jakimś tam stopniu, że to jest osoba jakoś ze mną powiązana, no bo jednak jakiś tam kontakt mieliśmy chociażby przez internet. Ale z tego, co też mówił, to jakoś pracę znalazł gdzieś tam przy, nie pamiętam szczerze, nieważne, i mówił, że od następnego tygodnia ma pracować, także też spoko. Też spoko. Dobrze, trzeba pomagać. Też tak uważam, tylko problem jest taki, że ludzie często to wykorzystują, nie? I czasami tak bywa, że nie podchodzi koleś, mówi, że chce pieniądze, tak naprawdę zwykłym żulem, któremu się nic nie chce robić i rucha w cudzysłowie ludzi na siano, nie? Czy podchodzą kurwa cyganie i tak samo cię ruchają na siano. Więc trzeba też zachować jakiś tam zdrowy rozsądek i dystans do tego mieć. Oczywiście. Ale tak, też jak uważam, ponieważ szczerze, w miarę możliwości powinniśmy sobie pomagać. Ja wychodzę z założenia, że życie jest ciężkie ogólnie, bywa zajebiste, ja kocham życie jest zajebiste, ale często jest ciężkie, spotykamy się z chorobami na co dzień, spotykamy się ze śmiercią najbliższych i tak dalej. Czy masz nawet przykład, nie wiem, pójdziesz siedzieć z pomówienia i to naprawdę to jest duże cofnięcie się w życiu, jeżeli chodzi o karierę, chociażby inne rzeczy. Więc życie jest ciężkie i nie powinniśmy sobie dopierdalać wzajemnie, tylko w miarę możliwości pomagać, nie? Teoria często bywa zgubna w praktyce, ale masz rację. Taka jest definicja, przynajmniej powinna być. Ja jeszcze niedawno byłem straszną kurwą życiową. Znaczy, bo ja jestem egoistycznym człowiekiem dosyć. Ja zawsze stawiam swoje dobro na pierwszym, na najwyżej, a potem stawiam niżej dobro innych, nie? Tylko nie uważam, że jest to złe, bo powinniśmy o sobie myśleć w pierwszej kolejności. Ale nie możesz wtedy zrobić nic dla kogoś bezinteresownie, bo najpierw myślisz o sobie. No nie, bo myślisz sobie na zasadzie takiej, patrz, nie wiem, przykładowo, dlaczego ja mam stracić to, co mam, żeby ktoś miał lepiej. Jeżeli to jest, nie wiem, przykładowo dasz mu, nie wiem, masz na koncie, załóżmy 5 tysięcy i dasz mu 100 zł, to ci się nic nie stanie, nie? Ale w momencie, kiedy masz 5 tysięcy i dasz komuś kurwa 3, no to już jest ciężko. Nie dasz mu tych 100 zł. Czemu nie? Bo dla ciebie ważne było mieć te 5 tysięcy, więc nie będziesz komuś dawał 100, tylko dlatego, że coś. No ale to już jest hiperbola duża, no nie, mówię o egoizmie na zasadzie takiej, że najpierw myślę o sobie, potem o innych. Jeżeli kogoś nie znam, jeżeli na kimś mi zależy, to wiadomo, to się tam wyrównuje gdzieś. Bo ja też mam tak, jestem przerażony na tym punkcie, że ja bym nie chciał być przez kogoś wykorzystywany, więc ja boję się gloryfikować kogoś i stawiać ponad siebie, dlatego że nie chciałbym skończyć z chujem w dupie po prostu. Tak jak powiedziałeś, nie ufasz ludziom, ja też mam jakieś granice zaufania i nie chciałbym pluć sobie w twarz i w cudzysłowie płakać, jaki naiwny nie jestem, nie? Czy tam nie byłem. Ja im pomagając, czyli da mi 5 czy 100,
to nie przeliczam ich na pieniądze kompletnie, tylko jak mam, to im daję, jak nie mam, to im nie daję. No, i mam to gdzieś. No tak, czy oni ale... pracują, czy mnie pracują, czy mnie oszukali w tym momencie, bo liczy się gest. No tak, tylko teraz mówimy już o czymś innym. Weszliśmy na trochę inny poziom dyskusji. Rozmawialiśmy o ewentualnym gloryfikowaniu ludzi. Jeżeli, tak jak mówię, jeżeli chodzi o pomoc, jak najbardziej, powinniśmy sobie pomagać, ale tak jak powiedziałem, w jakichś tam granicach rozsądku. I tyle. No ja ci mówię o bezinteresownej pomocy. Gdzie idziesz i ktoś cię pyta, czy masz parę złotych, pomoc, i mu je jak daje. Najbardziej pomoc może być bezinteresowna, ale musi to być jednocześnie rozsądna po prostu. Bo w ogóle masz żonę, jest takie pytanie, czy nie? Mam żonę? No. Nie ściągam, no. Bo nie mam. Dobra, no nic, ja idę jakiś dup poszukać, zobaczę, kogo się jeszcze spotkam. Dzięki za rozmowę, trzymaj się, żeby ci szybko czas tam mijał. No i nie wiem, co mogę ci życzyć. No też najlepszego, nie? To ja mam urodziny, ale najlepszego. To też wszystkiego najlepszego, przemyślanych i mądrych decyzji w życiu, przyjacielu. Trzymaj się. Dzięki, na razie. Tak sobie pogadałem, bo ja lubię ogólnie, właśnie ja jestem w życiu bardzo ciekawski. Zawsze taki byłem, zawsze byłem bardzo ciekawskim człowiekiem. To jest taki typ osoby, który jakby nie jest z mojego towarzystwa, z mojego otoczenia. Poznawałem też takich ludzi, znałem też takich ludzi w Lublinie, podobnych, ale każdy miał trochę inne doświadczenia i tak dalej. Taki wiecie, taki sztywny ziomek. Ale wydawał się w porządku, raczej wydawał się być ziomkiem z zasadami, a czasami też trzeba z kimś pogadać, być może czegoś nauczyć, być może jakichś wniosków dojść. Po prostu, z ciekawości wolałem sobie pogadać. Ja wiem, że jest stream i tak dalej, ale czasem też fajnie jest kimś sobie pogadać na ludzie i zobaczyć, jakie ma podejście do świata. Chociaż z jednym się mylił, oczywiście, że większym odpowiednikiem prezydenta w Stanach jest premier, ale nieważne. To już możecie się w swoim zakresie sami dowiedzieć, wystarczy, że sobie poczytacie, jak się zainteresujecie w najmniejszym stopniu polityką. Ja nie jestem jakimś wielkim fanatykiem polityki, niemniej jednak uważam, że polityka dotyczy nas wszystkich ludzi, jest nierozłączną częścią naszego życia, więc w ogóle nieinteresowanie się polityką jest straszną ignorancją, więc powinniśmy się interesować polityką, przynajmniej w najmniejszym stopniu, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, co mówimy i o tym, co mówią nam chociażby w mediach. Więc zachęcam do najmniejszego Maciek chociaż zainteresowania złote się i 14 takim groszy. Tematem. Dzięki bardzo, Maciek, przyjacielu, za 2 złote. Pozdrawiam, piąteczka dla ciebie. Dziękuję bardzo. W Polsce przede wszystkim uważam, że prezydent ma funkcję reprezentatywną, tak naprawdę. Na kogo idziesz głosować w drugiej turze? No i widzisz, i to jest trudne pytanie, bo podobnie jak mówi Boże, nie, że jest jakimś psychofanem, broń Boże, nie. Chociaż cenię gościa, bo uważam, że jest bardzo inteligentny i uważam, że zna bardzo dużo socjotechnik i uważam, że nie daje się ponieść emocjom, a to jest oznaka bycia dojrzałym człowiekiem i uważam, że ci ludzie powinni pełnić takie funkcje właśnie reprezentatywne. Co miałem powiedzieć? Oni nie chcą powiedzieć, na kogo głosować. Ja też uważam, że kurde, wybieranie między mniejszym złem a większym złem, no jakby, no ten głos uważam, że niewiele zmienia, nie? To jest moje subiektywne zdanie. Ja wam powiem to samo, co mówi Bosak. Idźcie głosować we własnym zakresie, jak uważacie, to, co wam podpowiada intuicja, to, co uważacie za słuszne, i tyle. Dla mnie to się na tyle tak niewiele różni, że po prostu. No to ja jestem przede wszystkim ciekaw, czy ta siła polityczna w przestrzeni lat się w Polsce zmieni, czy kiedy ja będę miał lat 30, kiedy starsze pokolenie, jakkolwiek źle brzmi, wymrze, to czy wtedy młodzi przejmą stary i zaczną się nowe partie w Polsce. Maciek przesyła 2 złote i 14 groszy. Znasz miasto Poniatowa? Czy znam miasto Poniatowa? Miasta Poniatowa nie znam, ale taką dziurę to znam, no to jest z Poniatowej, ale jakby no, miasto bym tego nie nazwał, taka bardziej miejscowość miasta. Hej! Zajebista kuchnia, ugotujesz mi coś? Ja cię mogę ugotować pierogi, bo właśnie robiłam. Okej, okay. A dlaczego masz w ogóle taką koszulkę a la Pornhub? A to nie wiem, to nie moja, to jest od kamuflaży. No ja wiem, ale nie twoja, to czyja? Nie ważne. Chłopaka. Twojego.
Byłego. Zajebałaś mu bluzę? Zerwałaś z nim, jeszcze mu bluzę ukradłaś? Serio? No. Ej, dobra, ja też mam fajne bluzy, możesz nie podrywać. Ja mam na przykład Off-White'a, Balmain, Gucci. No to grubo. No grubo, grubo. Ja pierdolę. Ta zdrowie była u Intra kiedyś? Być może, no, no, no. Ja myślę, że na te OME bardzo często wchodzą. Nie rozmawiajcie się, proszę! Ja cię znam z YouTube'a! O kurwa. Okay. Wichu 19. Dzięki Wichu, piątka dla ciebie, dziękuję bardzo przyjacielu. Groszy. Dziękuję, dziękuję. Najlepszego panie Rafale. Pozdro z Lublina. Ja ciebie znam. Łoje, ty mnie znasz, ja pierdolę, ty mnie znasz. Tak, znam cię. Fajnie. Masz teraz filma?